Witam na spotkaniu, które ma trójkę organizatorów, czy właściwie to jest troszkę bardziej skomplikowane, ale wszystko po kolei. Spotkanie w Miejskim Punkcie Kultury PCWU odbywa się pod pretekstem, czy z okazji pracy wykonanej przez naukowców, z łódzkich socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego, bez których tego spotkania się nie było, a część, powiedzmy, logistyczną i całe hasło do tego, że warto porozmawiać na tematy, o których dzisiaj chciałem rozmawiać, czyli o jakości życia łodzien i tym, co, od czego ona zależy i co można w tej dziedzinie poprawić. Spotkanie na ten temat zostało zorganizowane przez trzy inicjatywy, przez łódzką inicjatywę mieszkańców, która dopiero, uczciwie to trzeba przyznać, rozpoczyna swoje aktywne działania na terenie naszego miasta, czyli Łódź Społeczną. Ruch mieszkańców, który by się chciał podejmować tematy istotne z punktu widzenia nas wszystkich, czyli tematy związane właśnie z szeroko rozumianą jakością życia, z usługami publicznymi, ze szkolnictwem, transportem publicznym, służbą zdrowia itd. Drugim współorganizatorem jest bezpłatne czasopismo Miasto EU, które tak naprawdę w dużej mierze zajmuje się tym, co pierwszy z organizatorów oraz trzeci, o którym teraz za chwilę będzie mowa, czyli zajmuje się sprawami, które w naszym przekonaniu, pozwolę sobie tak pozwolić, w naszym, ponieważ też mam przyjemność jakąś swoją cegiełkę do tego przedsięwzięcia dokładać. Gazeta Miasto EU również ma ambicje podejmować tematy istotne z punktu widzenia wszystkich łodzianek i łodzian. No i trzeci organizator, kwartalnik na rzecz sprawiedliwości społecznej Nowy Obywatel, pismo ogólnopolskie, dla którego tematy takie jak te, które pojawiły się dzisiaj, czyli nierówności społeczne, czyli polityka publiczna i samorządowa, ale także oddolne działania na rzecz zwiększania jakości życia, walki z nierównościami społecznymi są jednym z głównych podejmowanych na co dzień tematów już od 14 lat. Dzisiaj chciałabym opowiadać o projekcie, który zrealizował zespół, projektu realizowany w latach 2011-2012. Oczywiście nie mam szans w ciągu 15-20 lat zmieścić się z przedstawieniem całości projektu, ale postanowiłam to zorganizować w ten sposób, że co najważniejsze jest na slajdach, a ja będę opowiadać rzeczy obok. Także bardzo proszę, może także śledzić to, co pozwoliłam sobie wypisać na formie obrazka. Projekt był realizowany dzięki prezydentowi miasta Łodzi. Był to grant, który otrzymaliśmy w ramach konkursu i powiodło się, otrzymaliśmy nie tylko sumę pieniędzy na te badania, ale rezultatem tych badań, co jest dla mnie bardzo cenne, jest publikacja. Poproszę może następne slajd. Tutaj mają Państwo wyszczególnione osoby, które były członkami zespołu realizującego te badania. Część osób jest obecna tutaj na sali. Między innymi Wojtek Woźniak, który jak myślę włączy się do dyskusji, potem Bartek Szybyński, Jasia, która w tej chwili pracuje w Instytucie Planowania Przestrzennego w Regionalnym Obserwatorium, Regionalnym Obserwatorium. Myślę, że w jakiś stopniu przyczyniliśmy się do tego, zdobywała postronie właśnie przy naszym projekcie. Jest Patrycja Kutkowska, jeszcze nie ma, ale obiecała, że będzie. Marta Petelewicz, ten Bartek, który będzie opowiadał szczegółowo o rezultatach projektu. Rezultatem, jak mówię, jest książka i tak miał Państwo tytuł książki, z której też robotnicz mojego zespołu. Jest książka, która składa się z 9 rozdziałów. Ona powinna dzisiaj mieć swoją promocję, bo tak bardzo chcieliśmy, żeby połączyć te dwa wydarzenia, ale niestety w obróbce edycyjnej jest ciągle i lada moment po prostu się ukaże, chociaż bardzo nam przykro, że to późniejsze przed tym, że w ogóle nie jest w naszej
9 rozdziałów zaczyna się książka oczywiście o pokazaniach, jakie były nasze cele, ale też omawiamy wyniki badań nad jakością życia, takie ważniejsze, jakie przeprowadzono na świecie, nie tylko w Polsce. No i potem po kolei omawiamy poszczególne sfery, które składają się na jakość życia w określony sposób przez nas rozumiane. Widzicie Państwo, tutaj są bardzo różne te sfery, które próbowaliśmy przebadać, próbowaliśmy również wskazać najważniejsze determinanty poziomu zadowolenia z życia i w ogóle poziomu jakości życia. Bo tutaj już po tym spisie treści widać, że to pojęcie jakości życia, jakim my się posługujemy, jest takim pojęciem bardzo pojemnym. Obejmuje dwa takie zasadnicze obszary. Mianowicie obejmuje dobrobyt i dobrostan. Czyli to, co w literaturze angielskiej jest nazywane welfare i subjective well-being. Czyli nie interesują nas wyłącznie dane obiektywne, zebrane z pomocą na przykład Urzędu Statystycznego. Na tej podstawie wyłącznie nie budujemy rankingów jakości życia, ale interesują nas również fakty, które relacjonują nam respondenci i interesuje nas również subiektywne poczucie zadowolenia z życia i również dziedzin określonych. Każda z tych obszarów była dana w takich dwóch aspektach, obiektywnym i subiektywnym. Tyle na temat książki, tak? I następne pytanie, jakie tutaj mam czas zadać, dlaczego się zainteresowaliśmy jakością życia? Czemu dla nas był to taki atrakcyjny temat? Otóż wiadomo, że w nauce obowiązują określone trendy, ale to nie był jedyny powód, dlatego że katedra zajmuje od dłuższego czasu nierównościami społecznymi. A jakość życia jest ściśle z nierównościami społecznymi związana. Jest to taki obszar badania, który jest niesłychanie atrakcyjny dla naukowców, dlatego że pojęcie jest tak pojemne, że pozwala nam pokazać bardzo różne zależności. Pozwala nam właśnie pokazać, jak się ma to problem do dobrostanu. Poza tym sytuuje globalny, ale także cząstkowy, w poszczególnych wymiarach, tak? Czyli jak ludzie oceniają na przykład służbę zdrowia, ale jak ta służba zdrowia działa. A jeszcze do tego w takim szerszym kontekście, bo pokazuje, jakie czynniki decydują o takiej lub innej opinii, czy o takich lub innych faktach określonych obszarach. Więc pojemne pojęcie pozwalające pokazać w sposób interdyscyplinarny też jak się żyje i pozwalające także nabijać. Mianowicie my możemy traktować badanie jakości życia jako taką zmienną, która charakteryzuje dotychczasowe dokonania. Tak, czyli jakość życia jest wynikiem tego, co na przykład władza robi. Ale z drugiej strony ta jakość życia jest także celem, do którego ta władza dąży. Czyli można powiedzieć tak, że z jednej strony wartością autoteliczną, do której dążymy, a z drugiej strony jest wartością instrumentalną. Pozwala być instrumentem na przykład monitorowania tego, co się dzieje. Jeśli takie badania są prowadzone systematycznie, to możemy właśnie określić, czy co się zmieni. Więc dlatego jakość życia zresztą pozwala stawiać diagnozy i tutaj pokazuję, o jakie rzeczy nam może chodzić. I po drugie, poproszę o zmianę, dzięki badaniom jakości życia mamy wiedzę.
I ta wiedza jest potrzebna zarówno tym, którzy wystarczają właśnie cele Biura Detekty, którzy formują politykę społeczną, którzy monitorują tę politykę społeczną, ale oczywiście nie tylko władzy jest potrzebna. Potrzebne jest też obywatelstwo, którzy z władzą decyzją miała współpracę, prawda? Bo jeżeli ta wiedza empiryczna, kiedy źródeł informacji właśnie dociera do opinii publicznej, to daje szansę na dialog. Teraz, dlaczego, następnie poproszę, dlaczego jakość życia w mieście? Otóż, proszę Państwa, można oczywiście patrzeć z własnego podwórka, z perspektywy Łodzi, ale można też popatrzeć na ten problem szerszy. I powiedzieć sobie w ten sposób, że na całym świecie rośnie ludność miejska. No jeżeli się przejmują problemami, że bliżej, to od początku XX wieku do dzisiaj 3-krotnie wzrosła ludność miejska, ludność w ogóle świata, a 26 razy ludność miejska. Czyli obecnie ludność miejska stanowi połowę ludności świata. Prawda? To jest taka perspektywa globalna. Jeżeli przejdziemy do Europy, około 350 milionów ludzi żyje w miastach. Możemy powiedzieć, że są takie kraje, gdzie ponad 90% ludzi żyje w miastach, a jak jest Polska. Więc Polska jest krajem średnio zurbanizowanym. Nasz wskaźnik kształtuje się na poziomie kształtuje się na poziomie 60%. I to, co jest typowe dla Polski, to jest to, że nie we wszystkich miastach ludność miejska się wzrasta. Jak wiemy, problemem w Łodzi jest to, że my mamy w tej chwili spadek ludności miejskiej. Wtedy, kiedy rośnie Warszawa, rośnie Kraków, przybywa ludności we Wrocławiu, w takich miastach jak Łódź, jak Szczecin, jak Poznań, liczba ludności maleje. No i diagnoza demografów jest taka, że maleje, ponieważ spada przyrost naturalny. I drugi element to oczywiście stała emigracja. Jeśli tak, no to czy to są wszystkie prawa, które dotykają miasta? Oczywiście nie, bo typowym problemem jest to, że miasta podlegają polaryzacji, podlegają segregacji. W związku z prowadzoną polityką mieszkaniową, ja tu nie mam czasu, żeby wchodzić w szczegóły, ale powiedzą Państwo, że już te procesy dotykają, także wyraźnie widzimy, że pustoszeje centrum, natomiast miasto się rozlewa. To będzie określone problemy, wiadomo, że jest problem transportu, problem dostarczenia do tych miejsc, które się rozbudowują, infrastruktury, wymusowe infrastruktury itd. Czyli możemy powiedzieć tak, że wzrasta rola i znaczenie miast w świecie. Znamy teorię Richarda Floridy, który mówił o klasie kreatywnej, o mieście, które jest takim centrum motywującym, pobudzającym głównie sferę ekonomiczną, rozwój gospodarki, ale także innowacyjność, kreatywność. I te miejsca pełnią takie funkcje metropolitalne. Ale jednocześnie miasto jest źródłem problemu. Tak, bo trzeba mówić o tym, że borykamy się z szeregiem problemów, już nie tylko ta segregacja, urbanizacja, ale takie rzeczy jak bieda, rzeczy jak przestępczość, narkomanie i tak dalej, też szkoda czasu, żeby wymieniać dokładnie, no, jakie problemy by nam chodziło w każdej sferze. One występują. I teraz pytanie jest takie, że problem taki, że z jednej strony miasto rozwiązuje te problemy, a z drugiej strony samo
z twarzą, prawda? I tutaj gdzieś się zaczyna mieć jakiś punkt, który pozwoli nam złapać równowagę. O tych problemach się mówi, no, mówi się w Europie, jest określona polityka, która służy właśnie budowaniu wizji w przyszłości. No ale tutaj nie ma co się oszukiwać, że ta wizja jest właśnie taka kolorowa, bo wskazuje na to, że ten europejski model miasta jest zagrożony, zagrożony. Właśnie tymi problemami, które miasto samo operuje. No a jakość życia i nasze badania miały pokazać, gdzie, w których obszarach ewentualnie się te problemy koncentrują. Jest następny slajd, ja mam jakiś czas, bo oczywiście nie patrzę na zegarek. Proszę powiedzieć, że jeszcze 5 minut. Wie pani, no najwyżej problem będą mieli ci, którzy będą po pali, więc może po prostu. No nie, ale daj się. Więc proszę Państwa, powiem tak skracając, że istnieją trzy takie główne trendy badawcze nad jakością życia w miastach. Może to jest jakiś punkt ważny w tej naszej dyskusji. Ten tutaj wymienione typy badań. One pokazują, w jakim kierunku dokonywała się ewolucja podejścia do jakości życia. I początkowo to wszystko koncentrowało się, ta refleksja, nad obiektywnymi wskaźnikami jakości życia. Oczywiście PKB było główną miarą, pozwoliło na przykład układać rankingi miast w zależności od poziomu zamożności. No ale jak już życia i PKB ma niewiele ze sobą wspólnego. Więc tutaj okazało się, że nie jest to dobre podejście, jeżeli my liczymy tylko stronę kosztową, to do jakości życia nie możemy na przykład zaliczyć tego wszystkiego, co jest związane z wydatkiem wydatkowanym na używki. W związku z tym kolejny wskaźnik, który uwzględnia różne elementy już bliższe jakości życia, nie tylko same kosztowe elementy, mianowicie to był Human Development Index. Ten Human Development Index jest używany przez Organizację Narodów Zjednoczonych głównie do hierarchizowania rozwoju poszczególnych krajów. Ten indeks został obliczony też dla powiatów i miast w Polsce. Ja zaraz przedstawię, jak wygląda sytuacja Łodzi w rankingu. Ranking to jest za mało. W związku z tym kolejny etap rozwoju badania jakości życia to jest łączenie właśnie welfare i well-being. Nie tylko bierzemy obiektywne wskaźniki, ale także pytamy ludzi, co sądzą i na podstawie ich odpowiedzi jesteśmy w stanie coś więcej o tej jakości życia powiedzieć. I wreszcie dzisiaj ten trzeci trend, który się pojawił, to jest ten subiektywny aspekt jakości życia. Państwo pewnie zauważyli, że w tej chwili takim głównym trendem jest już nie tyle badanie zadowolenia z życia, ile badanie poczucia szczęścia. Czyli gdzie są te miejsca, te miasta szczęśliwe, gdzie ludzie właśnie twierdzą, że żyje się jak rad. Następny slajd. Dlaczego jakość życia w Łodzi? Czyli tutaj to, co zapowiadają. Mamy Państwo ten lokalny wskaźnik rozwoju społecznego, który obok PKB na głowę mieszkańca bierze pod uwagę również wskaźniki zdrowia i wskaźniki edukacji. I co się okazuje, że ludzkie województwo jest przedostatnie w kraju. Prawda? No tutaj nic się, to są twarde dane statystyczne. I możemy powiedzieć, że co tak obniża pozycję Łodzi. No więc przede wszystkim wskaźniki zdrowia. Znaczy to, co jest naszą wielką akresą, bo wcale nie PKB, bo jesteśmy chyba na 5 miejscu w kraju, wcale nie edukacja, bo mieścimy się
na takim miejscu, jeśli chodzi o wskaźniki dzietności, ja bym przyrost naturalny, bezpieczna sprawa umierania. To są trzy rzeczy, które nas podrążają i stąd takie słabe wyniki. Nie miałam czasu, żeby więcej mówić. Łódź też jest umieszczona na chyba, dokładnie mogę Państwu powiedzieć, na 115 pozycji w rankingu krajowym. To jest też dużo poniżej średniej. Takim badaniu, które również tym razem skupia się nie na otwartych wskaźnikach, ale na zadowoleniu ludzi. Czyli są to badania surveyowe. Robi to, te badania nazywają się diagnoza społeczna i też pewnie o tych badaniach Państwo słyszeli, to jest profesor Czapiński ze swoim zespołem i ostatnie z 13 roku badania, z zeszłego roku. Tu mówią Państwo tylko zestawienie zadowolonych z miejscowości, bardzo zadowolonych z miejscowości swojego zamieszkania, odsetek. Bardzo prosty wskaźnik. Mówi, że zaledwie 5,7% mieszkańców Łodzi jest bardzo zadowolony z życia w swoim mieście. Taki wskaźnik daje nam 20 pozycję wśród 26 miast, które tutaj są ujęte w kilku przykładach. No i przede wszystkim, co przeważa ten dystans, prawda? Od góry do co mogę powiedzieć jeszcze o badaniach, że w ogóle w Polsce rośnie zainteresowanie jakością życia. Coraz więcej takich badań się pojawia, ale badania systematyczne, które pozwalają rzeczywiście na diagnozę i prognozę, które tak naprawdę są realizowane tylko w Poznaniu. W Poznaniu istnieje takie centrum badań nad jakością życia, które robi to systematycznie od początku lat 2000 i rzeczywiście jest to ciekawa sprawa, bo no można tak też zbierać dane. Jeżeli chodzi o nasze badania, to tutaj pokazuję Państwu, jak była zmiana jakość życia szeroko. To nam wystarczy na ten moment. Następny slajd poproszę. Pytania problemowe nas dotyczyły oczywiście diagnozy jakości życia i całościowej, i dziedzinowej, a przede wszystkim chcieliśmy zobaczyć, jak to się rozkłada w dzielnicach. Ale w dzielnicach, to ja źle mówię, ponieważ to nie były dzielnice administracyjne, tylko to były strefy miasta. Tak. Czyli to zróżnicowanie przestrzenne jakości życia badaliśmy na trzech poziomach, prawda, na poziomie osiedli, na poziomie dzielnic właśnie i to, co uczyniliśmy główną zmianą w książce, to kręgi wyróżnione ze względu na rok powstania osiedla i typ zabudowy. I tutaj, korzystając z doświadczeń profesora Liszewskiego, wyróżniliśmy takie obszary jak centrum, nowe osiedla, stare osiedla i peryferie. Następny slajd poproszę. To mniej więcej tak się rozkłada, jeśli stworzymy taką mapę, która łączy te osiedla w szersze całości. Profesor Liszewski nazywał te obszary w ten sposób, że mieliśmy centrum, sferę wewnętrzną, sferę zewnętrzną i peryferia. Nie pamiętam, jak ale dokładnie się te granice pokrywa. No i na koniec jeszcze metodologii badania. Mianowicie w czerwcu 2012 dokładnie badanie było przeprowadzone. Próba była osoba kwotowa. Zbieranie informacji o trudności przy pomocy kwestionariusza. Kwestionariusz był dość obszerny, 104 pytania i 12 pytań wytryczkowych. Metoda KAPI, opracowanie przy pomocy standardowego programu SBSS. Typowy respondent,
typowy łodzianin to częściej kobieta niż mężczyzna, wiek w okolicach 48-9. Jeśli chodzi o wykształcenie, to średnie i niższe. I jeśli chodzi o mieszkania, o miejsce zamieszkania, to najczęściej nowe osiedla. Dziękuję bardzo. Umożliwcie się, włączę krótko. Rozumiem, że wzrostowa kwotowa próba adresowa ma zapewnić może dużą reprezentatywność, a jak było z chęcią wśród uczestnictwem w badaniach? Na przykład był jakiś znaczący odsetek, czy jakiś konkretny typ mieszkańców, który częściej nie odpowiadał na pytania, na któreś pytania, w których brak odpowiedzi nie tyle znaczący, że można tutaj zabunić te dane, które zaraz warto będzie prezentował. Niedziela chodzi o ostateczne osoby, które znalazły się w próbie, odpowiadają statystycznie mieszkańcom Łodzi, czy to jest reprezentacja mieszkańców Łodzi. A czy stworzona jakaś mapa, jak te próby trafiały? Czy mapa stworzona? Jak te próby trafiały w ramach wyborów? No mapy nie stworzyliśmy tego, co by było związane z odmową, tak? Nie, jest ile? 1000 prób, tak? 1000 jednostek, tak. 1000 wywiadów. Ja bym chciał rozmieszczenie na mapie wody. Bo myślę, że to by był bardzo ważny sprawy. Ta próba była warstwowana po dzielnicach właśnie. Tak. Wylowana była reprezentacja z każdej dzielnicy. Ale tego mapy nie ma, tak? To znaczy, jeżeli mogę się włączyć, odpowiadając na Pana pytanie, my staraliśmy się, udało nam się to zrobić, żeby nasza grupa była reprezentatywna także pod względem podziału ludności na te cztery sfery, strefy, o których Pani by mówiła, tak? A więc do próby wpadło tyle respondentów ze starych osiedli, z nowych osiedli, ze śródmieścia i z obszarów peryferyjnych, ile rzeczywiście procentowo mieszka na terenie Łodzi. Natomiast pewne problemy mogą być, jeżeli wejdziemy sobie już na poziom reprezentacji na niższym poziomie, na poziomie osiedli, tak? Bo przy takiej próbie nie jest możliwe zapewnienie reprezentacji na poziomie osiedli, czyli tych mniejszych jednostek administracyjnych. Natomiast i na poziomie dzielnic my się posługiwaliśmy pomocniczo tym podziałem, który w zasadzie nie ma administracyjnego zastosowania, ale w świadomości Łodzia cały czas chyba jeszcze funkcjonuje i na poziomie tych kręgów koncentrycznych, o których Pani profesor mówiła, nasza próba jest reprezentatywna, tak? To, że jakieś struktury społeczno-urbanistyczne się wytworzyły, nie abstrahując od starego podziału między tego administracyjnego. Tak jak Pani profesor mówiła, dominujący typ zabudowy oraz rok powstania osiedla był tutaj decydujący o przydzieleniu danego obszaru do każdej z tych czterech stref. To jest Profesor Wodnik, Krzysztof Łuchno. Jak było z chęcią uczestnictwa Łodzian w tym badaniu? Czy zdarzało się często, co jest niektórych typów badań, socjologicznym dość często, że ludzie nie chcieli odpowiadać na w ogóle odpowiadać na pytania lub nie chcieli odpowiadać na niektóre pytania. Czy to było istotne problemem w przypadku, czy Łodzianie chętnie się dzielili swoimi przemyśleniami i odpowiedziami na temat swojego miasta? Żebyśmy starali się zapowiadać swoje listami, telefonami, autorytetem uniwersytetu się wspierając, ale chyba różnie, także tutaj nie mam takich wiadomości, że się coś dzieje innego niż w ogóle w Polsce, czyli chodzi o badania właśnie tego typu, prawda? Jeżeli mogę uzupełnić odpowiedź na twoje pytanie, pytanie, które w największym stopniu wzbudziło kontrowersje, ale to jest myślę informacja, która nie jest w żaden sposób zaskakująca, jest pytanie o wysokość zarobku. Pytania o pieniądze są najtrudniejszymi pytaniami socjologicznymi w tej chwili, nawet trudniejszymi niż pytania o zadowolenie z życia seksualnego. I większe były braki danych w tych pytaniach. Nie 40%. Tak, tak. I to na tyle istotne, że utrudniały przeprowadzanie potem analiz statystycznych.
wykorzystanie tej zmiennej, więc jeżeli Państwo planujecie badania, przeprowadzanie badań, to od razu uprzedzam, że pytanie o pieniądze spotyka się z barierą na samym przeżycie. A jeszcze jedno, jeśli ktoś odmówił całkowicie udziału, czy był na tym odnosowany następny? Tak, ponieważ to ma się ta próba, prawda, że ma Pan możliwość pukania do kolejnych drzwi, które są ściśle wyliczone. Krzysztof, powiem zupełnie odpowiedź na Pana pytanie. W praktyce wygląda to w ten sposób, że jeżeli respondent nie jest dostępny pod tym adresem, to idzie się pod kolejny adres wynikający z procedury, która została przyjęta, powiedzmy, 7 numerów dalej, tak? Ale w ramach tej samej dzielnicy, więc tutaj nie tracimy tej reprezentatywności na poziomie tych obszarów przestrzennych, które mamy. Panu przyjdzie do prezentacji, tak? Znaczy, ja jestem tą osobą, która ma trudniej w takim razie, tak? Masz mniej czasu, ale starałem się nazwać sobie pewien... No rzeczywiście tak pewien rygor przewidując, że będzie trudniej. I muszę się Państwu przyznać, że bardzo trudno było mi dokonać takiej selekcji informacji, które powinny się tutaj pojawić, ponieważ podsumowanie tak dużego badania, o którym Pani profesor mówiła, no nastręcza bardzo dużo. Bardzo dużo trudności, pojawia się ta wątpliwość, na które aspekty należy położyć zdecydowany nacisk, więc siłą rzeczy to ta moja prezentacja będzie skrótowa i zachęcam Państwa od razu do lektury książki, a także do ewentualnie kontaktu osobistego, gdyby któraś z kwestii Państwa zainteresowała, a była nie dość mocno zaakcentowana w moim wystąpieniu. Czy elektroniczna wersja książki będzie dostępna publicznie, czy na razie nie? Na razie chyba nie, ale będziemy musieli dostawać. No, w tej chwili, jak powiem, mamy kłopot z edytorką. Ja powinna skończyć całą sprawę właściwie na dzisiaj. Ja myślę, że możemy Państwu podać i na koniec podamy ten adres, bo najwcześniej się pojawi ta wersja, którą można będzie sobie wciągnąć. O założeniu badania mówił już pan profesor, ja tylko chciałem wspomnieć o trzech takich najbardziej istotnych z punktu widzenia mojego wystąpienia. To przede wszystkim jakość życia rozumiana przez nas, ale to rozumienie jest także powszechne w literaturze przedmiotu, jest pojęciem wielowymiarowym i my tutaj w naszym badaniu także wiele wymiarów uwzględniliśmy. Postaram się takie skrótowe ustalenia w odniesieniu do każdego z tych wymiarów, czyli w odniesieniu do każdego, do każdej z tych dziedzinowych jakości życia Państwu przedstawić. I oczywiście można takie obrazy szczegółowe dla każdego z wymiarów tego pojęcia stworzyć. Ale można także próbować stworzyć pewien globalny poziom jakości życia i także na tych dwóch poziomach, szczegółowym i globalnym, czy dziedzinowym i globalnym, analizować czynniki, które wpływają na to, że konkretna osoba charakteryzuje się wyższym bądź niższym poziomem jakości życia. No i drugie ważne założenie to to, że w każdym, w odniesieniu do każdego aspektu przez nas badanego uwzględniliśmy dwa wymiary, więc wymiar subiektywny i wymiar obiektywny. W praktyce wyglądało to w ten sposób, że kiedy na przykład pytaliśmy łodzianki i łodzian o kwestie dotyczące zdrowia i służby zdrowia, to jeżeli interesował nas wymiar obiektywny, zadawaliśmy pytania o to, w jakim zakresie i z jakiego rodzaju placówki służby zdrowia korzystają. Jeżeli interesował nas wymiar subiektywny, pytaliśmy o ocenę jakości kontaktu z funkcjonariuszami służby zdrowia czy lekarzami, pielęgniarkami, a także o ocenę swojego stanu zdrowia czy zadowolenie z różnych aspektów wpływających na zdrowie respondenta. Staraliśmy się, aby te wymiary były w równym stopniu zarysowane w odniesieniu do każdej z badanych przez nas kwestii szczegółowych.
Pani profesor wspomniała o tym, że wiele wymiarów uwzględniliśmy w naszym badaniu. No i macie Państwo tutaj na grafice przedstawione te wymiary, które były przedmiotem naszego zainteresowania. Przyjęliśmy, znowu można by tutaj zastanawiać się, na podstawie czego przyjęliśmy, bo z jednej strony było to życzenie zlecającego badanie, z drugiej strony nasza własna ocena, że te właśnie aspekty powinny być wzięte pod uwagę w badaniu tego problemu, którym chcieliśmy się zająć. A z trzeciej strony z kolei przegląd literatury przedmiotu wskazywał na to, że powinniśmy uwzględnić w naszym badaniu takie kwestie jak dobrostan tej jednostki, czyli formy MBIN, o którym mówiła dużo pani profesor. Powinniśmy uwzględnić kwestie zdrowia, zarówno w odniesieniu do tej subiektywnej oceny stanu zdrowia respondenta, jak i do kontaktu z służbą zdrowia, relacje rodzinne i społeczne. Sposób, w jaki respondenci spędzają czas wolny. Przede wszystkim interesowało nas tutaj uniknąć tej kategorii czasu wolnego, dosyć problematycznej, jeśli chodzi o możliwość jej zdefiniowania. Chcieliśmy zbadać poziom aktywności kulturalnej, uczestnictwa w kulturze łodzianych i łodziach. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa to kolejny aspekt, który nas interesował, znowu w wymiarze subiektywnym i obiektywnym, czyli to, czy łodziani i łodzianki doświadczają przestępczości, czy mają osobiste doświadczenia w tym zakresie, a także na ile bezpiecznie czują się w Łodzi, przy czym to bezpieczeństwo było rozumiane w dosyć skomplikowany sposób, czy bardziej rozbudowany sposób niż to zwykle bywa rozumiane. Kwestie dotyczące pracy. To kolejny obszar, którym się zajęliśmy. Tutaj też interesowało nas z jednej strony te wskaźniki obiektywne, czyli czy łodzianie pracują, gdzie pracują i ile zarabiają, ale także to, jak oceniają pracę w Łodzi i jaką pracę chcieliby mieć. To, jaką mają, ale także co, czym dla nich byłaby dobra praca, bo jaka praca w Łodzi powinna być, aby można było oceniać się jako dobrą. Warunki życia to kolejna sfera, którą się zajęliśmy. Tutaj interesowały nas takie kwestie jak warunki mieszkaniowe, to czy mieszkanie jest oceniane jako bezpieczne, czy ma dostęp do mediów, czy jest wyposażone w sprzęt gospodarstwa domowego. I infrastruktura techniczna i społeczna. Przede wszystkim tutaj położyliśmy nacisk na zagadnienia dotyczące transportu, tego jak łodzianie z systemu transportowego w Łodzi korzystają i przede wszystkim jak to oceniają, ponieważ może ten komponent subiektywny był komponentem dominującym. Pozwolę sobie w ramach tej struktury omówić każdą ze sfer po kolei, podając Państwu pewne, tak jak już wcześniej sugerowałem, najważniejsze ustalenia, czy te, które może mogą wydawać się najbardziej zaskakującymi. Jeżeli chodzi o zadowolenie z życia, czyli tę sferę, która wydaje się w tej chwili najczęściej eksponowaną, chodzi o badanie jakości życia, możemy powiedzieć, że łodzianie oceniają swoje życie średnio. I tutaj ta kategoria średni, czy średnie, czy średnia będzie dosyć często występowała w moich wypowiedziach, ponieważ okazuje się, że wiele sfer łodzianie oceniają średnio. Gdy chodzi o jakieś takie relacyjne ujęcie tego problemu, to moglibyśmy powiedzieć, że łodzianie oceniają swoje życie trochę gorzej niż w ogóle ludzie oceniają swoje życie na świecie. Tutaj charakteryzujemy się nieco mniejszym zadowoleniem z naszego losu, ponieważ ta średnia dla całego świata w badaniu Ponskalu, którą my się w naszym badaniu posłużyliśmy, to daje nam możliwość porównywania tych wyników, wynosi 7,5 punktu. U nas jest to punkt mniej, więc na samym możecie Państwo wyciągnąć wnioski z tego badania, ale mimo wszystko, szukając pewnych optymistycznych wieści, to i tak jest w tej głównej części skali.
Jeżeli chodzi o przestrzenne zróżnicowanie, bo tutaj też będę Państwu zwracał uwagę na to, jak to się w przestrzeni miasta rozkłada, ten najwyższy poziom deklarowanego zadowolenia z życia odnotowaliśmy na tak zwanych nowych osiedlach, tak na marginesie, pozwolę sobie przypomnieć, że nowe osiedla to były te osiedla, które mniej więcej znajdują się za torami kolei odbudowej i były wybudowane w latach 70. i 80. i później. Czyli będzie tutaj chodziło o mieszkańców wschodniego Widzewa, Redkini czy Nowych Chojen. Najniższy poziom zadowolenia z życia odnotowaliśmy na starych osiedlach, czyli tych osiedlach, które w wcześniejszym okresie powstały i znajdują się raczej przed koleją odbudową, jeżeli patrzylibyśmy od centrum. Ocena życia mieszkańców Łodzi zależy przede wszystkim od wykształcenia. I tutaj napotkaliśmy taki pierwszy paradoks, jeżeli chcielibyśmy zestawić wiedzę naukową z wiedzą potoczną. Okazuje się, że nie od poziomu zamożności ten poziom zadowolenia z życia zależy, ale przede wszystkim od poziomu wykształcenia, płci, miejsca zamieszkania, w dalszej kolejności także od poziomu uczestnictwa w kulturze i poziomu poczucia zagrożenia problemami społecznymi. Za chwilę jeszcze te pojęcia trochę bliżej scharakteryzują. Na tej grafice pozwoliłem sobie tak syntetycznie zaprezentować, jaki jest rozkład tego poziomu zadowolenia z życia. Jak Państwo widzicie, ta różnica między nowymi osiedlami a starymi osiedlami jest na tej 10-punktowej skali. No i jak widać, peryferia zbliżone są pod względem oceny jakości życia do nowych osiedli, natomiast śródmieście zbliża się pod względem poziomu oceny jakości życia do starych osiedli, więc możemy wyraźnie wskazać, że generalnie im dalej od centrum, tym wyższe zadowolenie z życia. Jeżeli chodzi o warunki mieszkaniowe, to naszą uwagę zwróciło to, że generalnie jednym charakteryzuje się gorszym poziomem warunków mieszkaniowych od innych miast Polski. Przede wszystkim, jeżeli skoncentrujemy się na tym wskaźniku w postaci dostępu do mediów, to wtedy Łódź wygląda tutaj nie najlepiej w tych statystykach. Natomiast jeżeli koncentrowalibyśmy się na tym wskaźniku subiektywnym, to moglibyśmy powiedzieć, że znowu im dalej od centrum, tym lepsze warunki mieszkaniowe, to znowu nowe osiedla i peryferia charakteryzują się tutaj lepszą oceną miejsca, w którym respondent mieszka. W odniesieniu do kwestii pracy pozwolę sobie na odwrócenie trochę tej logiki dotyczącej mojej wypowiedzi. W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić Państwu uwagę na to, co łodzianie uważają za dobrą pracę. Tutaj abstrahując nieco, czy może wbrew tym badaniom, które pokazują, że generalnie trend jest taki, żeby w coraz mniejszym stopniu zwracać uwagę na poziom wynagrodzenia, jako na ten, który decyduje przede wszystkim o tym, czy praca jest dobra, czy jest niedobra. Łodzianie są w cudzysłowie konserwatystami i cały czas postrzegają dobrą pracę przez pryzmat uzyskiwanego wynagrodzenia na pierwszym miejscu wśród tych wskaźników, które charakteryzują zdaniem łodzianek poziom dobrą pracę jest wynagrodzenie adekwatne do potrzeb i do
kompetencji, czyli moglibyśmy powiedzieć, że tutaj nic się specjalnie w świadomości łodzian nie zmienia. Być może wskaźnikuje to pewien problem, który w sferze pracy w Łodzi w największym stopniu występuje, czy problem, który w największym stopniu charakteryzowałby łódzki rynek pracy. No i przechodząc na ten obiektywny poziom refleksji, czy obiektywny poziom badań, możemy powiedzieć, że znowu, mam nadzieję, że Państwa nie zanudzę tymi powtarzającymi się sekwencjami wypowiedzi, najwyższy poziom wynagrodzeń odnotowują mieszkańcy nowych osiedli. Natomiast jeżeli przeszlibyśmy na ten poziom analizy zmiennej odpowiadający czy biorący za zmienną niezależną tereny odpowiadające dawnym dzielnicom administracyjnym, to najwyższe wynagrodzenia notujemy na obszarze dawnej dzielnicy Polesie. Natomiast najniższe wynagrodzenia charakteryzują mieszkańców obszarów peryferyjnych i terenów odpowiadających dawnej dzielnicy Śródmieście. Z czego to wynika? Prawdopodobnie z największego zróżnicowania wewnętrznego tych obszarów, które znalazły się wśród terenów, na których mieszkańcy odnotowują najniższe wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o konkretne liczby, macie Państwo tutaj zaprezentowane na tym slajdzie, ta różnica pomiędzy mieszkańcami nowych osiedli i obszarów terytorialnych, jak Państwo widzicie, sięga 800-700 zł, jeżeli analizujemy średnią dochodów uzyskiwanych przez osoby mieszkające w poszczególnych terenach. Różnica między Śródmieściem a Polesiem nie jest już tak bardzo wyraźna, zmniejsza się do około 200 zł. Natomiast te średnie zarobków, ale to też jest, można by powiedzieć, truizm dla Łodzi w porównaniu z innymi miastami Polski, znowu lokują nas w niższych sferach rankingu. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o stare zdrowia, to tutaj widzimy pewne prawidłowości i trudno tutaj użyć tej kategorii średniej, ponieważ zdecydowanie łodzianie korzystają przede wszystkim z publicznej służby zdrowia i większość łodzianek i łodzian postrzega swoje zdrowie, swój stan zdrowia jako dobry, jest zadowolony ze swojego stanu zdrowia. Jeżeli byśmy przyjrzeli się tej mniej reprezentowanej w naszej grupie kategorii, moglibyśmy powiedzieć, że około 5% mieszkańców i mieszkanek Łodzi korzysta z prywatnej służby zdrowia, przy czym tylko około 1,5% korzysta z niej, moglibyśmy powiedzieć, wyłącznie. Ta pozostała część osób do tego poziomu 5% korzysta głównie z prywatnej służby zdrowia, natomiast również pozostaje klientami służby zdrowia publicznej. I około 20% badanych stwierdziło, że stan zdrowia nie odpowiada i potrzebą wyraźnego braku satysfakcji z stanu swojego organizmu. Tutaj macie Państwo na tej grafice zaprezentowane rozkłady. Jak widzicie, większość łodzian, czy to najliczniej reprezentowaną kategorią jest kategoria tych, którzy są raczej zadowoleni ze swojego stanu zdrowia. Jeżeli weszlibyśmy na poziom bardziej szczegółowych pytań, to moglibyśmy powiedzieć, że łodzianie bardzo starają się żyć zdrowo i poziom czy liczebności mieszkańców, którzy deklarują to, że starają się zdrowo odżywiać, starają się wysypiać, starają się unikać sytuacji stresowych, jest oscyluje w okolicach 70-80
80%. Być może nie udaje się to do końca, biorąc pod uwagę te wyniki prezentowane na slajdzie. Ale możemy powiedzieć, że jednak większość łodzianek i łodzian pozytywnie ocenia swój stan zdrowia, co jest budujące, natomiast niekoniecznie pozytywnie oceniamy służbę zdrowia. Tutaj nie zaprezentowałem Państwu danych na slajdzie, ale jest kilka takich sfer, przede wszystkim czas oczekiwania na wizytę u lekarza, które są wskazywane przez łodzianki jako podstawowy problem ze służbą zdrowia. No, oczywiście można się zastanawiać, czy jest to problem, który powinien być adresowany do władz miasta, czy raczej adresat jest inny, dlatego pozwoliłem sobie pominąć te kwestie dotyczące oceny funkcjonowania służby zdrowia w prezentacji. Dla mnie szczególnie interesujące są wyniki dotyczące bezpieczeństwa, ponieważ tutaj chyba rysuje się największy rozdźwięk pomiędzy tym obiektywnym i subiektywnym komponentem, o którym Państwu mówiłem na początku. Jeżeli zatrzymamy się na tej refleksji nad wskaźnikami dotyczącymi bezpieczeństwa, to okaże się, że zarówno w porównaniu do innych miast, Łódź jest miastem o niskich wskaźnikach przestępczości, jeżeli odwołamy się do danych z naszego badania, to okaże się, że znowu zdecydowana większość badanych nie miała żadnego kontaktu z przestępczością. Przy czym kontakt z przestępczością rozumiemy tutaj zarówno jako bycie ofiarą przestępstwa, jak i posiadanie wiedzy o tym, że ofiarą przestępstwa bądź wykroczenia padła osoba bliska, przy czym nie tylko należąca do rodziny, spoza rodziny, jak i bycie świadkiem popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia. Jak Państwo widzicie, 93% badanych deklaruje, że w ciągu ostatniego roku świadkiem, ofiarą bądź wiedzą o przestępstwie nie posiada. Interesujące jest to, że ten poziom poczucia zagrożenia jest raczej wysoki. Tutaj Łódź wyróżnia się na tle danych ogólnopolskich i minus z kolei. Łodzianie chętnie postrzegają swoje miasto jako niebezpieczne, czy częściej postrzegają swoje miasto niebezpieczne w porównaniu z mieszkańcami Polski. Te wskaźniki są o kilka punktów procentowych wyższe. Zdecydowanie wyższe, jeżeli porównujemy sobie to z takim poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców małych miast, nieco wyższe, jeżeli porównamy sobie z wynikami poczucia bezpieczeństwa mieszkańców innych dużych miast. Oczywiście ja tutaj stosuję pewne uproszczenia, ponieważ takie mówienie, że Łódź należy do miast o niskich wskaźnikach przestępczości, jest być może złudne. Jeżeli wejdziemy sobie bardziej w szczegóły, to okaże się, że na przykład Łódź jest w czołówkach statystyk, gdy chodzi o przestępstwa w ruchu, przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym i okazuje się, że to jest pewien problem, natomiast niespecjalnie znowu znajduje to odzwierciedlenie w takim subiektywnym wyobrażeniu o bezpieczeństwie mieszkańców, ponieważ jak Państwo możecie zobaczyć na kolejnym slajdzie, łodzianie boją się przede wszystkim wandalizmu i kradzieży kieszonkowych, które znowu porównując te wskaźniki z danymi statystycznymi, danymi zastanymi, statystykami policji, no nie charakteryzują Łodzi jako miasto specjalnie, szczególnie niebezpieczne z tego punktu widzenia. Natomiast to jest ten podstawowy problem, który w związku z bezpieczeństwem, fizycznym bezpieczeństwem łodzianie i łodzianki postrzegają. No i coś, co zaskoczyło nas i nie zaskoczyło nas. Biorąc pod uwagę wcześniej prowadzone badania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, to w zasadzie nie jest żadnym zaskoczeniem, ale cały czas utrzymuje się ten wysoki poziom zagrożenia problemami socjalnymi. I zwróćcie Państwo uwagę, że ponad 80% Łodzian uważa, że bezpieczeństwo w mieście i podstawowym problemem związanym z bezpieczeństwem w mieście jest bezrobocie, bieda i nadużywanie alkoholu.
Bardzo możliwe, że mamy tutaj do czynienia i te dane, gdyby zostały pogłębione jeszcze w kolejnych badaniach, pokazałyby nam taką tendencję łodzian do kryminalizacji tego typu problemów społecznych i do postrzegania, do tworzenia się w świadomości łodzian takiego znaku równości pomiędzy osobą biedną, bezrobotną, czy nadużywającą substancji psychoaktywnych i przestępcą. I jeżeli porównamy sobie te dane, ja zapomniałem dopisać to na slajdzie, to wandalizmu i kradzieży kieszonkowych boi się około 60%, 65% łodzian, bezrobocia boi się 90% łodzian. Znaczy, jako problem związany z bezpieczeństwem w mieście, 90% łodzian postrzega bezrobocie i biedę, 65% wandalizm i kradzież. Myślę, że te dane powinny ze specjalną uwagą się spotkać, ponieważ może tutaj jest taki obszar, który w jakiś sposób zmienić, żeby łodzianie byli bardziej zadowoleni z życia w Łodzi. Niespecjalnie zaskakująca jest ostatnia konstatacja, którą na tym slajdzie pozwoliłem sobie zawrzeć, czyli znowu im dalej od centrum, tym poziom lęku maleje i tym mniejsza jest skłonność do postrzegania Łodzi jako miejsca niebezpiecznego i postrzegania zagrożenia rozmaitego rodzaju problemami i tymi związanymi z bezpieczeństwem fizycznym i związanymi z bezpieczeństwem socjalnym. Podobnie wygląda kwestia dotycząca wykształcenia. Im ktoś bardziej wykształcony, tym ma mniejszą skłonność do postrzegania miasta jako miejsca niebezpiecznego. Nie wiem, czy na sali są osoby związane z, czy interesujące się transportem jakoś specjalnie. To są dane, które mnie zaskoczyły osobiście, ale być może w moment, w którym przeprowadzaliśmy badanie, wpłynął na to, że wskaźniki zadowolenia z komunikacji miejskiej i w ogóle z systemu transportowego miasta są raczej średnie, ale kilka moglibyśmy ocenić jako dobre. Łodzianie dosyć zaskakujące są raczej zadowoleni z częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej. Trochę mniej zadowoleni są na przykład ze stanu pojazdów komunikacji miejskiej, co wydaje się jednak pewnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę pewne inwestycje, które zostały poczynione w tabor tramwajowy i flotę autobusów, która wyciągnęła ulice miasta, a z drugiej strony z ograniczeniem częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej, która na przełomie lat 2000 jest zauważalna. Natomiast zdecydowanie źle spośród tych kwestii dotyczących transportu w mieście oceniany jest stan drog tramwajowych, częstotliwość kursowania komunikacji nocnej i ceny biletów. Ale chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że nasze badanie było realizowane tuż po podwyżce cen biletów i tuż po ograniczeniu kursowania autobusów nocnych w dni powszednie. Poza nocami na sobotę i sobotę na niedzielę, więc być może tutaj ten efekt świeżości pewnych kwestii zadziałał. To były te kwestie, które były najsilniej eksponowane przez naszych respondentów. No i dana, która znowu z punktu widzenia toczących się obecnie w mieście Poleni wydaje się interesująca. 87% badanych jest niezadowolonych z poziomu ruchu samochodowego w mieście. Co też być może powinno spotkać się z dosyć dużym zainteresowaniem. Niespecjalnie tutaj czynniki związane z wykształceniem czy z takimi wzorami poruszania się po mieście, to znaczy czy ktoś przede wszystkim porusza się samochodem, czy ktoś przede wszystkim porusza się komunikacją miejską, wpływają na różnicowanie odpowiedzi. Z jednej strony może to być zaskakujące, bo wydawałoby się, że być może lepsze oceny transportu komunikacji miejskiej będą prezentowały osoby, które tą komunikacją rzeczywiście się poruszają, ale z drugiej strony że jest to dana wytrzymająca, bo wskazuje na to, że nie ma takiego negatywnego, bardzo wyraźnego stereotypu komunikacji miejskiej.
miejskiej Łodzi, znowu trochę wbrew temu, co wynikałoby z analizy przekazów medialnych. No i ostatnia kwestia, którą chciałbym w tym ekspresowym skrócie się zająć, to kwestia uczestnictwa w kulturze. I tutaj znowu wydaje mi się, że kilka takich dosyć szokujących danych możemy pokazać. Niemal 70% Łodzian generalnie nie podejmuje aktywności kulturalnych. Znaczy, moglibyśmy powiedzieć, że poza telewizji nie uczestniczy w żaden inny sposób. Większość Łodzian, którzy uczestniczą w kulturze, uczestniczą w niej sporadycznie, raz lub kilka razy w roku. No znowu nie wchodziliśmy aż tak głęboko, ale biorąc pod uwagę liczbę respondentów, którzy uczestniczyli w Nocy Muzeów, można zakładać, że być może właśnie uczestnictwo w Nocy Muzeów jest tą aktywnością kulturalną, która wśród tych aktywnych kulturalnie jest dominująca. Częściej Łodzianie chodzą do kina niż do teatru czy filharmonii, więc tutaj też nasze badania wskazały pewne kierunki tej aktywności kulturalnej. No i to, że Łodzianie nie uczestniczą generalnie, czy nie, w małym stopniu uczestniczą w kulturze, przekłada się również na to, jakie wydatki deklarują w związku z uczestnictwem w kulturze, bo prawie połowa nie deklaruje żadnych wydatków na aktywność kulturalną, natomiast około 20% Łodzianek wydaje na aktywność kulturalną powyżej 10 zł tygodniowo. Z innych badań, które nasza kolega prowadziła, możemy powiedzieć, że to nie jest tylko i wyłącznie zasługa samych Łodzian, którzy nie mają takich potrzeb kulturalnych, ale również być może instytucji kultury, również miejskich instytucji kultury, które być może w nie dość doskonały sposób starają się dotrzeć do swoją pewną, do potencjalnych odbiorców, ale docierają tylko i wyłącznie do pewnych kategorii odbiorców, to znaczy wykształconych i zamożnych, pracujących mieszkańców, a nie tym myślę do tych, którzy mogliby być włączani poprzez uczestnictwo w kulturze. I to tyle. Mam nadzieję, że nie nadużyłem bardzo dyscypliny czasowej. Pod tym czasem też mam nadzieję, że to było później, bo to, co mi dało szczególnie interesujące w tym opracowaniu, to, że mamy to w kilka bardzo konkretnych rekomendacji, że naukowcy po prostu tutaj wprost wystąpili pewne konkretne wnioski nawet tego, jak można na przykład zwiększyć uczestnictwo w kulturze. I mam nadzieję, może rzeczywiście w tym momencie to zostawmy, ale mam nadzieję, że wspólnymi siłami zdecydujemy, żeby bardzo konkretne postulaty też mogły się pojawić, bo uważam, że są godne uwagi. Proszę Państwa, zachęcam do tego, żeby przyszliście z tą częścią rekomendacje, kiedy już książka się wszystkie ukaże, żeby się zapoznać, bo rzeczywiście to są kwestie, które warto dyskutować. Dobrze, to teraz w ramach jeszcze tej części mniej interaktywnej oddaję głos panu dyrektorowi, który tutaj chce powiedzieć trochę o tym, co miasto robi. A my o tym pewnie będziemy się czekać, ale to może i uprzedzajmy. Teraz zupełnie nie, bo w jaki sposób miasto, moje biuro biurowe miasta też miało tutaj relacje do tego zaangażowania w tym badaniu. To może oczywiście nie tak intensywne i bogate tutaj zespół bardzo wesoły, natomiast no, gdzieś byliśmy też tutaj tak konsultacyjnym, tak żeby doprecyzować pewne powiedzmy obszary badawcze. No, niekoniecznie chodziło o to, żebyśmy się nie pokrywali, natomiast miasto też przygotowywało pewne badanie o charakterze właśnie takim ilościowym, dotyczące jakości usług publicznych i pewnych elementów też jakości życia mieszkańców. Stąd też my byliśmy tutaj niejako partnerem w jakiś sposób, na siebie dość inspirująco wpływaliśmy. No to, że właśnie mówiło o wykorzystaniu badań w jakiś sposób w ramach tych działań, które są podejmowane w urzędzie. No, to badanie było realizowane
na przełomie właśnie roku 2011-2012, w zasadzie 2012 największe biuro pracy. Ja przypomnę też Państwu, że 25 czerwca 2012 roku miasto przyjęło strategię zintegrowanego rozwoju Łodzi, w strategii Łodzi. Też budując pewien też model takiego systemu strategicznego planowania w mieście. To badanie też warto powiedzieć, było badanie w pierwszym w zasadzie od bardzo wielu lat. Można powiedzieć, że praktycznie przeszło dekady badaniu o charakterze właśnie takiej badania jakości życia mieszkańców Łodzi. Jeżeli popatrzymy też na to, co mamy w strategii, a jednocześnie później w politykach, ponieważ no, oczywiście, że to badanie wpisuje się też w taki element różnych konsultacji społecznych i pewne wnioski płynące z tego badania, ale również kolejne, no, stało się gdzieś tam pretekstem do pewnych działań podejmowanych i zapisanych jako pewne priorytetowe działania, ale także w definiowaniu i dedykowaniu pewnych pieniędzy w budżecie, zarówno w bieżących budżetach, jak i w budżetach na przyszłą perspektywę programowania unijnego na lata 14-20. Ja też dodam tutaj, że to badanie w jakiś sposób było badaniem, które rozpoczęło się takich badań realizowanych przez miasto. To chcę Państwu też powiedzieć, że jesteśmy w Urzędzie Miasta, oprócz badania tutaj przeprowadzanego właśnie przez zespół profesorowicki, również po dwóch badaniach, też o charakterze badającym pewne elementy jakości życia mieszkańców i z jednej strony pewne elementy preferencji budżetowych, z drugiej pewne elementy usług komunalnych, które nawiązują do tego modelu i też w jakiś sposób czerpią inspirację z tego, co zostało tutaj zapisane i powiedziane. Natomiast z woli pewnego uzupełnienia, no ja bym tutaj chciał też dodać pewien wstęp też metodologiczny, który odwoływał się na przykład do tej sytuacji demograficznej miasta, że warto pamiętać, że miasto Łódź jest po prostu miastem starzejącym się. Zresztą nie tylko Łódź, bo my mamy ten dylemat, który przeżywa wiele miast polskich. Wcześniej przeżywało miasta europejskie. U nas być może, że ta intensywność tego starzenia się społeczeństwa jest szybsza, większa. To wynika z pewnych uwarunkowań historycznych i z pewnego trwania życia. My mamy też tendencję, w której zauważamy nadmiar zgonów nad urodzeniami. To jest tak naprawdę bolączka, która trafi przede wszystkim ten kontekst demograficzny miasta. Miasto traci rocznie około 0,8-0,9% mieszkańców, to jest około 600 tysięcy mieszkańców. Przy czym warto tutaj powiedzieć, że ten komponent migracyjny, o którym się mówi, to jest zaledwie 0,1%, czyli to jest powiedzmy 1500 osób, licząc w takiej różnej skali, która najczęściej przemieszcza się do okolicy, która znajduje się wokół miasta, czyli te 20-30 km wokół miasta, czyli migruje de facto do tak zwanej strefy łódzkiego obszaru metropolitalnego. Też wchodząc tutaj w ten kontekst, jak gdyby tego, po co to badanie, jak to konfrontujemy z tym elementem demograficznym, jak podchodzimy do tego na poziomie miasta, jak i powiedzmy tego obszaru metropolitalnego, warto dodać, że miasto Łódź w tej chwili z tymi gminami właśnie obszaru metropolitalnego realizuje taki projekt, miejski obszar metropolitalny, w ramach którego 31 stycznia tego roku 2014 została przyjęta diagnoza, która definiuje właśnie te zagadnienia klimatyczne. Gdzie oczywiście ten element demograficzny jest bardzo mocno podkreślany. Pokazuje też, że dzisiaj, jeżeli patrzymy na pewien model życia, pewien model funkcjonowania, to nie możemy zapominać właśnie o tych relacjach łączących nas z zewnętrzem, ponieważ te problemy się przenikają. Nawiązując natomiast do tego, co się dzieje w samym mieście, dodajmy, że strategia, która została przyjęta w 2012 roku, za pierwszą strategią taką ramową, natomiast jedną z kolejnych strategii była strategia tak zwanego przestrzennego rozwoju miasta, czyli strategią do wewnątrz, która już bardzo mocno czerpie jak gdyby z tych kontekstów, które tutaj się pojawiają, ponieważ to, co obserwujecie Państwo, największa problematyka jak gdyby tych zdarzeń negatywnych, na które miasto powinno reagować, powinno je traktować jako pewne wyzwania, to są właśnie obszary centralne miasta. To jest to, co definiujemy w chwili obecnej w mieście jako strefa wielkomiejska. To jest strefa, gdzie tak naprawdę ukryta jest ta najstarsza tkanka miasta, ale i tkanka, która zawiera w sobie tożsamość miasta i w którą dzisiaj najbardziej powinniśmy zainwestować, żeby właśnie móc przyciągać tych mieszkańców, ale też tych mieszkańców z zewnątrz, potencjalnych gości. To jest też to, co zauważamy w kontekście programowania,
To są dzisiejsze 2 miliardy złotych, o których mówimy na lata właśnie 14-20, które miasto programuje. To są projekty związane z chociażby kwartałami przygotowanymi do rewitalizacji. Te przeszło 50 kwartałów, które jest przygotowane w tej chwili bardzo mocno zinwentaryzowane i pokazuje najbardziej problematyczne obszary, ale obszary też, które mają duży potencjał. Potencjał zarówno ściągania inwestorów, jak i ściągania młodych ludzi. Warto też dodać, że w tych danych demograficznych, które oczywiście uzupełniają te dane ilościowe na bazie tych badań, które zostały przeprowadzone, widzimy, że mamy pewne tendencje też dodatnie. W kwestiach migracyjnych na przykład mamy taką grupę mieszkańców Łodzi, to są młodzi mieszkańcy Łodzi, de facto w nich też upatrujemy pewne szanse, również szanse rozwojowe, mieszkańcy w wieku 20-29 lat, który saldo jakby jest dodatkiem. W latach 8-10 to saldo było na poziomie 450 osób rocznie, na latach 11-12 to saldo już jest 500 osób rocznie dodatkiem. To pokazuje, mimo tego, że to nie są oczywiście wielkie cyfry, ale w kontekście tego, że na przykład tracimy 1000 ludzi, ale jeżeli zyskujemy te 500 ludzi rocznie i ta liczba zaczyna rosnąć, to my idziemy w dobrym kierunku. Jeżeli do tego dodamy te pieniądze, które będą zainwestowane właśnie w ten obszar centralny. Tutaj też mówimy, bo tu też były pewne rzeczy pokazane, związane oczywiście z kwestią zamożności, czy z kwestią problemu, który gdzieś jest wszędzie pokazywany w badaniach ilościowych, które wychodzi, że no, tym problemem jest bezrobocie. Tym problemem jest kwestia związana właśnie z budowaniem przedsiębiorczości. Też miasto zaczyna budować ofertę, która coraz bardziej zyskuje jak gdyby na atrakcyjności. To jest chociażby wsparcie takich programy, jak wspierające programy na przykład lokale rekreatywne. To jest w tej chwili 77 lokali przyznanych na preferencyjnych warunkach w tych właśnie centralnych obszarach miasta, ale to są kolejne 34 lokale, które za chwilę w nowym konkursie będą przyznawane. To są również konteksty związane z chociażby wychodzeniem w kontekście właśnie tego starzenia się społeczeństwa, czyli programy dedykowane seniorom. Karta seniora, działania klubów seniora, czy też działania rady senioralnej. My w tej chwili na przykład w mieście też realizując niejako pewne takie elementy rewitalizacji, startujemy też w wielu inicjatywach, które zarówno mogą nam przynieść pieniądze, jak i zaktywizować społeczność lokalną. W tej chwili na koniec stycznia zaaplikowaliśmy, jesteśmy w gronie 155 miast europejskich do takiej inicjatywy Mayor's Pledge, którą realizuje Fundacja Bloomberga w Nowym Jorku, gdzie już w tej chwili jak gdyby jesteśmy wymieniani w tej grupie kandydatów, możliwość jest ściągnięcia od 1 do 4 milionów euro na projekt, który jest projektem pokoleniowym, który ma łączyć na przykład właśnie taki element wiedzy seniorów z elementem wiedzy młodych. Natomiast odchodząc do tej kwestii jakby tego, co robimy, a wchodząc w tę kwestię monitorowania, warto dodać, że de facto dzięki tym badaniom uruchomiliśmy również szereg inicjatyw i monitoringów w samym Urzędzie Miasta. W tej chwili w 2012 roku niejako kolejnym na koniec roku badaniem było badanie, które przeprowadziliśmy również ilościowe, też na wysokiej próbie. No, dużo inspiracji tutaj mieliśmy. Oczywiście to nie były obszary powtarzające się, ponieważ tutaj mamy część obszarów bardzo zindywidualizowanych. U nas też część jest takich, które nastawione jest na pozyskiwanie informacji o usługach miejskich. Kolejnym badaniem, które było zrealizowane, było to badanie w 2013 roku, czyli w ubiegłym roku. Planujemy też takie badania w przyszłości. No, warto też dodać, że to są badania, które pokazują pewną percepcję mieszkańców, czyli ten wymiar subiektywny mieszkańców. I oczywiście, że trzeba konfrontować z tymi danymi, które uzyskujemy z danych statystycznych, żeby uzyskiwać w miarę możliwie szeroki obraz sytuacji i móc reagować, czy jak gdyby dedykować pewne instrumenty w ramach swojej strategii czy polityki. Warto też dodać, że miasto Łódź de facto od ubiegłego roku dysponuje też takim narzędziem zbierającym informacje, które nazywamy raportem o stanie miasta i realizacji strategii zintegrowanego rozwoju. W tej chwili na stronie Urzędu Miasta mamy zakładkę strategię. Zapraszam wszystkich do korzystania z tej zakładki. Tam są zamieszczone raporty, które realizujemy i badania, które realizujemy w chwili obecnej. Tam również jest z ubiegłego roku raport o stanie miasta. To jest takie kompendium wiedzy de facto rocznie, ale pewne wskazania są wcześniejsze o tym, co się dzieje w mieście. To jest przeszło 280 stron z wieloma wskaźnikami, ponieważ warto dodać, że strategia rozwoju Łodzi, zarządzenie pani prezydent przyjęła system wskaźników, które tam są wymieniane, z którymi myślę, każdy.
każdy odziany w jakiś sposób, warto, żeby się zapoznał, żeby zobaczył, jak zmienia się to środowisko życia, w którym się znajduje. Nie wszystko widać jak gdyby wprost. Czasem warto jak gdyby zobaczyć, co przedstawiają dane, jak porównujemy się też z innymi. Do tego, jak dodamy jeszcze pewne raporty, które się dzieją, które realizujemy, ponieważ my realizujemy na przykład działania z Urzędem Statystycznym, które dają nam wiedzę właśnie dotyczącą pewnych zmian demograficznych, a także dane, które pozyskujemy w ramach przygotowania dokumentów o charakterze metropolitalnym, no daje nam to w jakiś sposób szeroki kontekst tego, co się dzieje. Pamiętajmy jeszcze, że te badania są również takim elementem właśnie takich debat, które się odbywają, które mają charakter takiego dialogu społecznego. Myślę, że one też wpisują się w taką nową wartość, która została zbudowana podczas budowy dokumentów strategicznych, takich jak chociażby strategia rozwoju miasta Łodzi. Mogę Państwu powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu, we wtorek, miałem przyjemność występować w Warszawie przez podobny warsztat realizowany przez organizację pozarządową, przez Stocznię Warszawską, która pokazywała miasto Łódź jako przykład właśnie takiego nowego podejścia do konsultacji społecznych, do dyskutowania właśnie tych dokumentów o znaczeniu, którym możemy wpływać na to, co się dzieje w mieście, jako tych dokumentów, które mają duże uspołecznienie, duży wkład społeczny. Do tego, jak dodamy jeszcze te rzeczy, które się dzieją, ponieważ warto dodać, że w tych badaniach, no nie było to powiedziane, ale u nas też to wychodziło, my mieliśmy ostatnie badanie przed budżetem obywatelskim, mieszkańcy wykazywali słabe poczucie wpływu na rzeczywistość. Ja myślę, że, ale jednocześnie to poczucie wpływu z roku na rok minimalne, to są kwestie na chwilę obecną procentów, ale rośnie. Warto dodać, że zmiany, które zaobserwujemy, to nie będą zmiany z roku na rok. Może będziemy obserwować pewną tendencję, natomiast te zmiany będą widoczne pewnie w skali, powiedzmy, kilku lat. Wtedy będziemy mogli faktycznie oceniać, jak wygląda to, co żeśmy zaaplikowali, jako jakby odpowiedź czy remedium na to, co żeśmy zdiagnozowali, również w takich badaniach. Ale chcę powiedzieć Państwu, że właśnie dzięki tym badaniom tworzy się też nowa jakość tak naprawdę w mieście. Niejako te badania wpisują się w taki rodzaj właśnie budowy obserwatorium, takiego również społecznego, ponieważ na szczęście pokazywania, jak kształtuje się ta rzeczywistość i może uzyskujemy dzięki temu faktycznie bardziej obiektywny pogląd. Mogę? Oczywiście. Moim zdaniem żadna polityka miasta nic nie pomoże, jeżeli rząd się nie przyłączy do tego, żeby zmniejszyć bezrobocie, żeby prowadzić zasiłki dla bezrobotnych. Tak jak tutaj pan wcześniej mówił, że wykryto, że 90% osób obawia się bezrobocia, no to jaki zdrowy człowiek rozsądny będzie chciał mieć dzieci, jak nie będzie mógł zapewnić jedzenia dla tego dziecka? Normalnie jak ludzie nie mają pracy, zasiłki są tylko na pół roku, później już nie ma, później już to po prostu dlatego ludzie wyjeżdżają, za chlebem wyjeżdżają. To, jak się rząd do tego nie przyłączy, to żadna strategia, żadne igrzyska, jak zorganizujecie gdzieś, to nic to nie da, nic kompletnie, żadna strategia, no nic. Tak jest moje zdanie, dziękuję bardzo. Jeżeli w jakiś sposób mogę to skomentować, no dużo jest też racji z tym, co pan mówi. No, nie ma jakiejkolwiek prorodzinnej, czy też przeciwdziałającej jakimś efektom długotrwałym demograficznym polityki, która no, nie może zafunkcjonować bez gdzieś tam wsparcia krajowego. Niemniej jednak no, to, co miasto robi i stara się robić, ponieważ jako taki okręt flagowy wzięło sobie właśnie takie de facto przede wszystkim to, co jest widoczne właśnie, kwestie rewitalizacji, ale także kwestie partycypacji społecznej, czyli właśnie tego współuczestnictwa społecznego, co bardzo fajnie widać, jeżeli chodzi o kontekst już właśnie tego budżetu obywatelskiego, o którym za chwilę będzie pani radna mówić, bo skala zaangażowania do takiego pozytywnego, konstruktywnego, żeby budować coś, a nie niszczyć, no była bezprecedensowa, jeżeli chodzi właśnie o to narzędzie. Ja jeszcze może dodam krótko, że ten wątek, znowu reklamując tą książkę, której niestety nie mam ciągle w rękach, że tam wątek znaczenia takiej systemowej interwencji, takiego impulsu z zewnątrz, czy do rządowego, czy związanego z funkcjami unijnymi, jako warunku niezbędnego tak naprawdę do jakichś przełomów w jakości życia w mieście, ten wątek też tam jest zaakceptowany i znowu odsyłam do pouczącej lektury, po której ja jestem, która jest Państwu udziałem mogła być z racji tego, że tutaj znowu nam się techniczne sprawy obsunęły. Jeszcze bym prosił pana dyrektora dwa słowa, bo to chyba wprost nie padło. W świetle danych, jak rozumiem, to takie powszechne przekonanie, że zwłaszcza młodzi ludzie uciekają do Warszawy, nie znajduje do Warszawy. No niestety nie. Ja się muszę do Państwa rozczarować.
Może szkoda, bo to byłby też jakiś pomysł na strategię. To nie szkoda. Po kolei, dlaczego mieliby pracę, mieliby wyższe zarobki, coś wcześniej... A ilu z absolwentów uczelni zostaje w Łodzi? Nie mam takich danych w tej chwili. Natomiast ja mam jedno pytanie do pana profesora. Czy są jakieś wskaźniki, które dają pomiar tego, jaką metropolią jest Łódź? Dlatego, że jak ja przeglądałam te lokalne wskaźniki rozwoju społecznego, to co mnie najbardziej zastanowiło, to to, że Łódź jest taką wyspą, bo koło wcale nie ma powiatów, które by się wysoko lokowały w tym rankingu wskaźników lokalnego rozwoju. Co to oznacza? To oznacza, że jest taką lokomotywą, na którą nie ma żadnych wagonów, prawda? I to oznacza, że jest program, ale właśnie, czy on odnosi się do tego? Tak nie, to znaczy, jeżeli mogę się właśnie odnieść, bo między innymi dlatego, żeby właśnie wskazać te potencjały wspólne, bo tu mówimy o pewnym budowaniu efektu synergii, no bo dzisiaj tak naprawdę miast nie można rozpatrywać tylko i wyłącznie jako właśnie te jednostki ograniczone granicami administracyjnymi. Ale dzięki, jak gdyby w tym kontekście dzisiaj mówi się o tak zwanych zintegrowanych inwestycjach terytorialnych. I właśnie mówiąc o tym, budujemy tą strategię, te wskaźniki, one są. Znaczy my mamy pewne obszary, Łódź też to wchodzi oczywiście, ale koncentracji na przykład usług o charakterze transportowym nie jest. I to jest widoczne. I myślę, że tutaj jak gdyby Łódź z pewnymi gminami wokół miasta, no, są pewną lokomotywą, nawet w kontekście jakby ujęciu takim krajowym, jeżeli chodzi o ten transport i logistykę. Tutaj nawet mamy wyższe wynagrodzenie, jeżeli chodzi o ten sektor i tą branżę, aniżeli w innych branżach. Natomiast my próbujemy budować tą metropolię w kontekście czterech powiatów wokół miasta i miasta centralnego, czyli miasta Łodzi. Mamy też ten plus oczywiście, że jesteśmy miastem centralnym, że to jest w jakiś sposób też przewaga w stosunku do innych, że dla nas na przykład, bo my jednak około 100 tysięcy ludzi ściągamy codziennie do Łodzi jakby, w celu realizowania ich aktywności życiowej. To jest zarówno praca, jest zarówno aktywność związana z nauką, konsumpcja oczywiście i wszelkiego różnego jakości realizowane w ciągu dnia w mieście. To jest taki rodzaj miasta pulsującego, który się odbywa. Wskaźniki oczywiście, no niestety w tych gminach, w niektórych innych jak gdyby sektorach czy branżach, są często niższe. Dotyczy również wynagrodzenia, które często odbiega i to czasem nawet w niektórych gminach o 20% od średniej, która jest w Łodzi. No to Łódź jest takim lokomotywą rozwoju, to trzeba wyraźnie powiedzieć. To jest też w jakiś sposób kapitał społeczny, który mimo wszystko jest wyższy, a który i tak cały czas nie jest tak wysoki, jakbyśmy chcieli, żeby był. To jest właśnie widoczne między innymi w tych badaniach, jak wygląda właśnie kwestia chociażby postrzegania jakości życia i to jest ważne. Oczywiście właśnie z jakością wykształcenia, ale się również postrzeganie jakości jako jakości życia jako czegoś właśnie lepszego i lepsze postrzeganie pewnych zmian, które się odbywają w mieście. No to ja się z tym zgadzam, tylko że u nas nie ma takiej historii, gdzie ludzie przyjeżdżają się osiedlają blisko Łodzi. To raczej Łódź wypływa, natomiast z tych ośrodków lokalnych nie ma takiego obszaru zewnętrznego, który byłby takim rezerwuarem, takim potencjałem. Znaczy są też takie miejscowości, no Łódź najbardziej przyciąga tak naprawdę ludzi z miast, które są wokół Łodzi sama, natomiast te osoby, które migrują, czyli w tej grupie migracyjnej, te 1500 osób, o których mówimy rocznie, to są za to ludzie, którzy się przemieszczają na tereny o charakterze wiejskim. Właśnie to ta różnica polega, że my przyciągamy ludzi z miast, z takich miast jak Pabianice, Brzeziny, Zgierz. Sami natomiast tych mieszkańców, którzy w jakiś sposób tutaj troszkę wyższy status uzyskują, troszkę zapatrzeni są pewne standardy, być może bliższe, bardziej zachodnie, które się właśnie często rozlewały, no oni migrują na te tereny bardziej wiejskie. Ostatnie zdanie, że kiedyś migracja do miasta oznaczała również podwyższenie statusu, natomiast dzisiaj ale oni często aktywność dzienną, aktywność również z prowadzeniem swoich biznesów, swoich firm, to mówią mieściowy. No właśnie, to jest jakiś wskaźnik, w porównaniu do innych miast, to pewnie jest jeszcze cenny.
Ja mam takie pytanie, czy Państwo monitorujecie ten przepływ na Łodzi w takiej perspektywie klimatycznej? To znaczy, czy oni przepływając, będąc w tej kategorii, czy wpadając w tej kategorii 20-29, nie odpływając za chwilę, kiedy przekroczą tą magiczną barierę 30 i są wysysani przez Trójmiasto, Warszawę, Wrocław, czy jeszcze jakiś inny ośrodek? No, na to trzeba też inaczej patrzeć. No, oczywiście, że to jest jakieś wyzwanie, ponieważ no, w tamtych grupach mamy jakiś odpływ tych ludzi, ale jeżeli mówimy o Warszawie na przykład, ten limit Warszawy też warto gdzieś tam obalić, dlatego że statystyki roczne pokazują, że na poprzez Warszawę, w tej grupie, która migruje, to nie jest dużą grupą w kontekście tych zmian demograficznych, to jest jakieś 200-270 osób rocznie. Ten de facto o innych ośrodkach, czyli kwestia jakiegoś miasta, rozwoju, czy też innych ośrodków, tam nie ma tego ruchu. My jesteśmy też, mamy charakterystyczne położenie. Sami jesteśmy położeni, czy zlokalizowani w centrum Polski, ale z drugiej strony jesteśmy bardzo blisko Warszawy. W przyszłości dzisiaj widzimy też, warto też, żebyście Państwo wiedzieli, że w piątek odbyła się konferencja, którą zorganizowali pod przewodnictwem takiego kierownika, można powiedzieć, projektu pana profesora Markowskiego, marszałkowie województw, dotycząca budowy tak, strategii makroregionu centralnego. W ramach tego jest też budowana strategia Duopolis, czyli miasta Łódź i Warszawa. Właśnie o to chodzi, żeby zidentyfikować tak naprawdę korzyści, jakie możemy sobie dostarczyć, zidentyfikować tak naprawdę właśnie te możliwości, ale jednocześnie w jakiś sposób wymiany i wiedzy i kapitału, jak to będzie wyglądało. No, bardzo dobrze myślę, że takie inicjatywy powstają, bo dzięki temu sami się więcej dowiemy, będzie ta sytuacja bardziej obiektywnie oglądana przez wszystkich, gdyż wiedzy takiej nie mamy, na przykład nie mamy bardzo dynamicznej wiedzy, więc cały czas bazujemy na danych statystycznych. Tego typu badania czy utrzymanie jak gdyby tego typu badań w trybie ciągłym, no, generowałoby oczywiście wielkie koszty, na chwilę obecną nie stać nas. W tej chwili dysponujemy danymi, w których wspiera nas Urząd Statystyczny. Panie Urszulu, to jest taki powód. Jestem w dosyć śmiesznej sytuacji, ponieważ przygotowałam się bardziej pod kątem problemów rewitalizacji tkanki miejskiej, tkanki społecznej. Natomiast zostałam poproszona o to, żeby odnieść jakby wyniki tych badań do wyniku budżetu obywatelskiego. Jest to o tyle trudne, że nie ma spójnych podziałów zadań zgłoszonych z zadaniami, które wygrały budżet obywatelski. Nie są zrobione takie statystyki. Natomiast poproszyłam się o takie podsumowanie na podstawie ilości wniosków, które zostały zgłoszone z różnych dzieci w różnych dzielnicach miasta i porównanie tego z typami zadań, które wygrały. I muszę przyznać, że wyniki tych badań mocno rozjeżdżają się z wynikami budżetu obywatelskiego. Mianowicie zgłoszono bardzo dużo projektów dotyczących sportu i rekreacji. Są parki, place zabaw, jakieś urządzenia rekreacyjne, czy też tworzenie jakichś ścieżek narciarskich i tym podobnych. Bardzo dużo takich zadań wygrało. Praktycznie w każdej dzielnicy poza Polesiem to były zadania dominujące. Także tutaj bardziej myślę, że mieszkańcy kierowali się nie jakby ogólnym spojrzeniem na miasto, tylko własnymi potrzebami, tak jak również tym, jakie mają kompetencje, tak, osoby zgłaszające do formułowania zadań. Bo wiadomo, że wnioskodawcy nie będący profesjonalistami nie zgłoszą zadań dotyczących poprawy rekreacji w mieście. Tutaj można by liczyć oczywiście na organizacje pozarządowe, natomiast no, nie było tego typu zadań zgłoszonych. Drugim takim elementem, którego było bardzo dużo, były to drogi. I tutaj widoczny jest bardzo duży rozdźwięk pomiędzy typami zgłoszonych zadań transportowych. Mianowicie mamy bardzo dużo projektów dotyczących remontów dróg. Natomiast rzeczywiście tutaj widać, że mieszkańcy bardziej zależy na bezpieczeństwie i z reguły wygrywały do tej puli projektów wpadały zadania dotyczące drog uzwalniających, malowania przestrzeni,
ale tutaj do tej kategorii również ograniczyłabym na przykład oświetlenie, tak? Oświetlenie ulic, oświetlenie parków, to też jest jednak poprawa bezpieczeństwa również na drodze jak i przestrzeni publicznej. I trzecią tematową były hobby. Oczywiście nie byłam zaskoczona ilością zgłoszonych zadań, natomiast muszę przyznać, że praktycznie żaden projekt dotyczący remontu chodników, czyli takich elementów w przestrzeni publicznej, po której najczęściej się poruszamy, nie zdobył uznania mieszkańców. Także tak bardzo króciutko będę mówiła, bo jakby budżet obywatelski jest tutaj na marginesie. Tak? To jest jedynie narzędzie do jakby zaangażowania mieszkańców, do tego, żeby oni bardziej świadomie się wypowiadali o przestrzeni publicznej. To nie jest narzędzie do naprawy miasta. Tak jak tu było wspomniane, no, samo miasto nawet z własnych środków nie byłoby w stanie sobie poradzić z tymi wszystkimi innymi w badaniach problemami. Natomiast bardzo ważnym elementem, który pojawił się w budżecie obywatelskim, były relacje społeczne, sąsiedzkie. Widać, że zarówno mieszkańcom blokowisk, jak i mieszkańcom, co mnie tutaj zaskoczyło, osiedli domów jednorodzinnych, bardzo zależy na tym, żeby nawiązywać kontakty z sąsiadami. Było bardzo, bardzo dużo tego typu projektów dotyczących takich wspólnych miejsc spotkań. To jest oczywiście bardzo pocieszające, zwłaszcza, że tutaj z badań Państwa wynikało, że te relacje są bardzo zaburzone i bardzo ograniczone tak naprawdę do rodziny. I myślę, że tutaj dużym zadaniem budżetu obywatelskiego jest to, żeby te relacje międzyludzkie kształtować, żeby ludzi jednoczyć wokół pewnych projektów. Zaskoczeniem dla mnie badań jest również grono kultury. Nie wiem, czy Państwa to wyniknęło z podsumowania badań, czy też jakby z tych badań konkretnych, czy też z pewnych założeń, że kultura przekłada się na jakość życia, bo w budżecie obywatelskim, pomimo tego, że było prawie 50 zadań zgłoszonych dotyczących kultury, wybrały na to te 50 zadań to był naprawdę jeden z najmniejszych kawałków tego projektu zgłoszonych zadań obywatelskiego. Myślę, że tutaj chodzi o to, że mieszkańcy są wycofani, tak? Z życia kulturalnego. To troszeczkę w tych badaniach zaistniało, natomiast pytanie, czy oni w ogóle widzą taką potrzebę. I tutaj jest ogromna rola, myślę, miasta, żeby do ludzi docierać. Bo jak widzimy, nawet wydarzenia, sporo w mieście wydarzeń bezpłatnych. Tutaj pojawiła się u Państwa kwestia odpłatności za wydarzenia kulturalne. Mamy bezpłatne dni w placówkach miejskich kultury. Mamy zniżki, mamy wejście za złotówkę dla dzieci do 16 roku życia na wybrane wystawy. Ale to wszystko nie funkcjonuje. Także myślę, że tutaj potrzebne by były troszkę bardziej pogłębione badania, jak można by było doprowadzić do tego, żeby to uczestnictwo w kulturze w tych określonych środowiskach wykluczonych zaistniało. Znaczy, bo to jest w kulturze, tak? W dzieciństwie, w kulturze, to jest faktem, że ludzie nie uczestniczą, mało uczestniczą. To ci, którzy uczestniczą, to jest kolejna sfera, gdzie tworzą się nierówności. Jeżeli my nie zapanujemy nad tym, to oczywiście nie zapanujemy. W każdym razie, jeżeli nie uwzględnimy tego w działaniach, to one się będą te różnice pogłębiać przecież, a nie zmniejsza. Myślę, że to też kwestia takiego momentu przy dziedziczeniu wiedzy. Wiadomo, że te działania włączają się w kulturę, to jest pierwsza funkcja społeczna, która wypada z budżetu. Ja mam może taką odpowiedź właśnie na to pytanie, dlaczego ludzie wykluczeni nie uczestniczą w kulturze, chociaż jest tak dostępna. Otóż to jest pozór, bo często nie ma pieniędzy po prostu na przejazd do tej kultury. Tu jest problem. Dzień dobry. Ma pan tutaj na myśli komunikację publiczną, jak rozumiem. Tak.
Widzicie przykład prezydenta Kroczyńskiego, na przykład była taka cenna idea i dawania darmowych przyjazdów bez roboty. Tego było poszukiwania pracy. To zniknęło. Mogą najpierw jeszcze oddać głos sali i żeby zapamiętać swoje wypowiedzi, można tam już jakoś jeszcze tutaj wejść do interakcji z tym, co pan jest sam, więc tam trzeba było pierwszy głos. Pana, który się wypowiadał przede mną, że rzeczywiście, znaczy my akurat mamy to szczęście, że pracujemy w dzielnicy na Polesiu, która jest generalnie dzielnicą blokowiska, to jest typowe blokowisko. Natomiast w porozumieniu z innymi nauczycielami jak najbardziej przekazują nam te informacje, że przedszkola, które funkcjonują w Śródmieściu, gdzie generalnie można powiedzieć, że większość dzieci stanowią dzieci z rodzin w cudzysłowie, bardzo mocnym cudzysłowie, patologicznych, tam problemem nie jest ewentualnie zorganizowanie wyjścia, natomiast problem jest w pozyskaniu pieniędzy, bo mówi się, że generalnie jest troszeczkę rzeczy rzeczywiście bezpłatnych, ale żeby tam się dostać, trzeba przejechać. A zebranie jakiejkolwiek złotówki czy dwóch od rodzica, potencjalnego rodzica, to liczy z cudem. Natomiast to, o czym jeszcze chcę powiedzieć, to jak gdyby problem, może tutaj nawet też jakaś podpowiedź, bo nie wiem, czy to jest jak gdyby kwestia zbadania, ale to, co my jak gdyby mamy z pierwszej ręki, to tak naprawdę ci ludzie, jeśli chodzi o dostęp do kultury, oni nie wiedzą, gdzie szukać. To tak jakby nie byli tego nauczeni, a zarazem jak gdyby to też jest rola właśnie tutaj promocji tego wszystkiego. Bo my, pracując z rodzicami, widzimy, że czasami sprzedając im informacje, słuchajcie, można wyjść tu, można wyjść tam, można coś zrobić, to oni otwierają oczy i dowiadują się wielu innych interesujących, zarazem ciekawych rzeczy. I to tak naprawdę nie wynika raczej z niechęci, ale faktycznie z jakichś problemów logistycznych, bo kwestia przemieszczania się, gdzie, jak, za ile i to jest na przykład jakiś tam problem. I również jak gdyby docierania do tych informacji, bo szczerze powiem, że na przykład w naszym środowisku nauczycielskim, jeśli my same gdzieś nie poszperamy, nie doszukamy się jakichś fajnych rzeczy, to do nas nie docierają informacje prawie żadne. Jest to jakiś odsetek informacji, które publicznie rzeczywiście są ogłaszane lub są robione bardzo mocno lokalnie poprzez różnego rodzaju kluby kawiarni i tym podobne rzeczy. Muszę się z Panią zgodzić, tak naprawdę ten problem niby powinien rozwiązywać internet, tak? Ale wiadomo, że nie każdy ma dostęp do internetu, poza tym wiadomości tam są niesamowicie rozproszone. I takie podsumowanie, co danego dnia się dzieje, akurat mamy czas, żeby z dzieckiem wyskoczyć, czy żeby nauczyciel zaplanował jakieś wyjście w krótkim terminie. Jest to rzeczywiście problem. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o ładność kulturalną miasta, jest to rzecz bardzo ważna do nadrobienia. To informowanie spójne o tym, co się dzieje. Problemem raczej jest to, że to będzie bardzo proste, nie? Taki radny ma zadała adekwatnie. Więc jeśli ktoś ma problemy z złożeniem zadanka, to on nawet nie myśli o kulturze i nie zawsze mówi, jak ta informacja będzie się próbowała. Może być to z innymi informacjami, i tak nie pojedzie, bo musi pół dnia myśleć o tym, jak ma wykazać sam siebie i wieszać. Także to jest, mam wrażenie, że to jest taka trochę sztuczna rozmowa. Mówić o wciąganiu ludzi z trudnych, społecznie zagrożonych miejsc. Pan długo mówił o jednym z rozwiązań, które wzorowane na granicy, które Chciałam jeszcze jedną rzecz taką, a propos pana wypowiedzi do pana wypowiedzi dodać. Być może rozwiązaniem jest tutaj aktywizacja domów kultury, które są na osiedlach, czy to jest zwiększenie ilości tego typu placówek, tak żeby dzieciaki, bo o nich głównie mówimy, żeby mogły nawet same sobie tam dojść, tak? Czy też zwiększenie ilości świetlic środowiskowych, wyposażenie ich w jakieś bilety wstępu, tak? Żeby dzieciaki mogły z tego korzystać. To niby się dzieje, tak? Natomiast na pewno świetlic środowiskowych mamy za mało i na pewno trzeba zwiększyć tam ich finansowanie. To będzie w jednym sieci tylko miejscu dostępu, to wiadomo, że żaden rodzic z dzieckiem nie pojedzie, bo dla niego będzie ważniejsze tworzenie rzeczywiście czegoś niż dobranicza. A bardzo trudno jest wyobrazić sobie taką sytuację, że nie wiem, mam bezpłatny bilet do kina, w związku z tym jadę bezpłatnie komunikacją publiczną. Jest to bardzo trudno organizacyjnie do zrobienia, tak?
Natomiast no, trzeba na pewno się do tego typu rozwiązania, bo ten problem tutaj bardzo, bardzo silnie się pojawił. To jest fajny pomysł, ja mogę powiedzieć, że moim przyjacielem mamy kulturę, jest to interesująca. I zmieniając nazwisk, jest bardzo trudno przebić się do jakiegokolwiek domu kultury i mnie, i moim i ludziom z kręgu moich znajomych, jeśli się nie zna terytorium. Ale co to znaczy przebić się? W sensie wejść, prowadzić zajęcia, wejść z ofertą. To te oferty są albo nieczytane, albo odrzucane, albo klikowane śmieszkiem, albo komentarzem, że i tak mamy za mało sali, są wszystkie wypełnione. Ale wystarczy wejść na stronę, nie? Tak się niewiele dzieje, a jeśli się dzieje, to są rzeczy, no przykro mi, ale nieinteresujące dla współczesnej kultury. Rzeczywiście, moim zdaniem, widomy kultury i placówki, instytucje kulturalne powinniście bardziej rozwiązać na współpracę z organizacjami pozarządowymi, bo to po prostu zwiększa jakość oferty i lokalność. A poza tym organizacje pozarządowe są w stanie z innymi trudne również dofinansowywać sobie prowadzenie takich zajęć, prawda, można startować w innych konkursach. I to zdecydowanie poprawiło jakość dostępności. Tak, to tak. Ja rozumiem, że Państwo przedstawiliście te badania na takim bardzo ogólnym poziomie, prezentując obszary badawcze i główne wnioski. Natomiast jako praktyka mnie szczególnie by interesowało, czy z tych badań można wyciągnąć jakąś wiedzę na temat tego, jakie szczególnie istotne problemy pojawiają się w tej chwili w naszym mieście. Takie, które wymagają refleksji, pogłębionej diagnozy, czy wręcz reakcji, zastanawiają się, co władze miasta i co obywatele mogą z nimi zrobić. Ale trzeba rozumieć, że to są same problemy. Ja powiedział, że część z tego, o czym mówiliście, to raczej zagadnienia, nie problemy. Ja myślę na przykład o zjawiskach stygmatyzacji, nierówności, wykluczenia, problemów społecznych związanych na przykład z dysfunkcjami życia i tak dalej. Obszarów zaniedbanych szczególnie, gdzie te problemy z dużym nasileniem występują. Bo przecież miasto to dla nas jest taka, która ma swoją pozytywną stronę, negatywną stronę. Próbowałam to pokazać, że z jednej strony tutaj się rozwiązuje problemy, z drugiej strony kreuje się problem. Jeżeli byśmy mieli na przykład badania, które byłyby poświęcone jakiejś wybranej dziedzinie, to ja mogę iść wtedy głębiej w problem. Wtedy, jeżeli badam zagrożenie bezrobociem, no to odpowiednio formułuję cel i przedmiot badania, tak? Natomiast te badania były skierowane na dwie rzeczy, na pokazanie, jaki jest welfare łodzian, prawda? I po drugie, jaki jest subjective well-being, czyli co oni tak naprawdę o tym życiu w mieście tu konkretnie myślą i gdzie lokują to swoje zadowolenie czy niezadowolenie. I oczywiście my staraliśmy się wyciągnąć jeszcze inne rzeczy z tych badań, bo jeżeli na przykład wchodziliśmy w sferę kultury, no to się okazuje, że tam można wyczytać więcej rzeczy. Można wyczytać, że młodziami są nieaktywni kulturowo, prawda? I teraz tak, żeby pogłębić ten obszar, to trzeba zapytać, a może też instytucje kultury są winne, nie tylko ludzie, którzy nie są aktywni kulturowo, ale to już jest zupełnie inny rodzaj badań. Nie pytaliśmy, kogo młodziami stygmatyzują, no, tylko pytaliśmy, czego się boją. Także to jest inny rodzaj analiz, inne podejścia, ale ja bym chciała trochę kultury jeszcze, żeby Bartek zabrał głos, ponieważ my możemy, to jest oferta nasza, zrobić takie spotkanie o ekskluzji w dyskursie pracowników kultury, czyli jak sami pracownicy instytucji kultury radzą sobie z problemem wykluczenia i czy uważają, że kultura jest takim obszarem, przez który można aktywnie oddziaływać na osoby, które są w tych
aktywności społecznej. Jeszcze chciałbym się odnieść do tych głosów, które dotyczyły, do Pana głosu, Pani głosu, Pana głosu, dotyczyły zagadnienia kultury, bo tutaj pojawiło się kilka wątków, które mogą być rozstrzygnięte, kiedy odwołamy się do liczb. I okazuje się, że no, 3/4 Łodzian za ten podstawowy problem, który utrudnia im uczestniczenie w kulturze, dostrzega, tak jak Pan mówił, finanse. Swoją sytuację finansową. Znaczy usługi kulturalne są postrzegane jako płatne i to płatne na tyle, że budżetodawca domowego nie jest w stanie sobie na taką aktywność pozwolić. Czy dostępność instytucji kultury jest problemem? No i tak nie, ponieważ mieszkańcy raczej nie zgłaszają problemu z tym, że instytucja kultury jest położona za daleko. To się pojawia, ale bardzo, bardzo rzadko jest wskazywana jako ta podstawowa trudność utrudniająca dotarcie do instytucji kultury. Chyba że ten wpływ tej zmiany ekonomicznej jest tutaj, ta zmiana ekonomiczna przejmuje tutaj ten wpływ tego czynnika, ale Łodzianie, jeżeli zwracają uwagę na to, że jakichś instytucji kultury brakuje na terenie ich zamieszkania, w najbliższej okolicy ich zamieszkania, no to zwracają uwagę na to, że brak jest kina albo klubu muzycznego. Więc tych dwóch typów instytucji kultury, a nie Filharmonii Teatru, Domu Kultury, czy Świetlicy Środowiskowej, czy jeszcze jakiejś innej instytucji kultury, co znowu może pokazywać, że prawdziwy problem tkwi w jeszcze innym miejscu, to znaczy w niedocieraniu przez te instytucje kultury do potencjalnych odbiorców. I Państwo tutaj mówicie, że no nie każdy ma internet, ale nawet gdyby każdy miał internet, to instytucje kultury też by nie docierały do odbiorców, bo znowu z innego badania, które prowadziliśmy w katedrze, tym razem na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, okazuje się, że bardzo dużo instytucji kultury w województwie łódzkim w ogóle nie ma stron internetowych, a niektóre mają takie strony internetowe, które no, chyba standardom drugiej dekady XXI wieku nie do końca odpowiadają. To znaczy nie komunikują się z potencjalnym odbiorcą informacji na temat oferty, nie prezentują jej w sposób interesujący, koncentrując się na jakichś organizacyjno-administracyjnych kwestiach w tej komunikacji. To, co Pan mówił o tej trudności w dostępie do instytucji kultury ze strony potencjalnego usługodawcy czy organizatora trudności kulturalnej, to znowu znajduje potwierdzenie w wynikach badań. To znaczy instytucje kultury i pracownicy konkretni, którzy byli respondentami w naszych badaniach, okazują się być brakuje tutaj dobrego słowa, no nie innowacyjni może, tak? Bo właśnie, mało elastyczni. Raczej ta struktura organizacji instytucji kultury, ale także takie przywiązanie do oferty jest, muszę powiedzieć, skostniałe i charakteryzuje się dużą dozą konserwatyzmu. I raczej oferta jest reprodukowana, znaczy oferowane jest to, co mamy i to, co możemy zaoferować, a nie ma, znowu to jest pewne uogólnienie, tak? Wielu instytucjach kultury obserwujemy tego typu proces. Raczej nie ma poszukiwania nowej oferty kulturalnej. I to jest taka cecha charakterystyczna instytucji kultury w ogóle w województwie łódzkim, ale również w Łodzi. Takie instytucje dość dużą część ostatnich paru minut nam zajmuje kulturę. Chciałem położyć na to, co chyba nie zostało wystarczająco wymyślone zgodnie z rekomendacjami zespołu tej socjologów. Kwestia dostępu do kultury, zwiększania udziału w kulturze została zidentyfikowana jako jedna z kluczowych dla zwiększenia tego ogólnego zadowolenia z życia w Łodzi, więc dlatego rzeczywiście warto rozmawiać, chociaż jest to jeden z elementów, które były badane. No i druga kwestia, mam prośbę, zanim może jeszcze Pan tutaj uwagę swoją jakąś kolejną poczynić. W tym raporcie znalazła się propozycja bardzo konkretnego rozwiązania, które chciałbym, żebyś krótko omówił. Rozwiązania, które też w jakiś sposób konfrontuje się z tym problemem, że ludzie, zwłaszcza mający jakieś poważne problemy materialne, po prostu
którą się nie interesują, nie mają do tego głowy, nie mają fizycznej możliwości podejmowania decyzji w tej sferze. W paru krajach osoby tutaj uchylające akademicy z Brazylii w sposób najbardziej realisty uznano ludzi biednych jako osoby, które mają pewne aspiracje kulturalne, tylko należy po prostu stworzyć. Temat bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, czyli jakiegoś takiego biletu, który byłby oferowany osobie, która identyfikujemy ją jako osobę, która nie jest w stanie samodzielnie tej potrzeby zaspokoić. No i analogiczne rozwiązanie jest proponowane w odniesieniu do kultury i bywa stosowane, bywało stosowane, przynosiło, jak się wydaje, pewne pozytywne efekty, czyli wprowadzenie jakiegoś biletu, bonu kulturalnego, byłby taką bezpłatną, powiedzmy, wejściówką, umożliwiającą skorzystanie z otwartej instytucji kultury. Aczkolwiek to jest znowu taki instrument, który nie może funkcjonować w kruszy. Znaczy on musi być obudowany jeszcze tymi działaniami nakierowanymi na samą instytucję kultury i na pracowników instytucji kultury, żeby zwiększać świadomość problemów społecznych i świadomość tego potencjału pozytywnego kultury. A znowu się do badań. Wydaje się, że z tym jest pewien problem. Zagadnienia dotyczące wykluczenia społecznego nie są w żaden sposób przez pracowników kultury percepowane, ale są percepowane w taki sposób, że prowadzi to do bardzo takich stygmatyzujących wydarzeń, znaczy na przykład specjalne seanse w kinach dla dzieci biednych, z biednych rodzin, czy specjalne seanse dla osób starszych. Dla emerytów. Dlaczego te seanse miałyby być specjalne, tak? Jeżeli chcemy włączać marginalizowane, to powinniśmy realizować jakiś specjalny pokazów, tylko właśnie funkcjonować na zasadzie takiego biletu kulturalnego czy bonu kulturalnego, który umożliwiałby uczestniczenie na równych prawach osobom z defaworyzowanych środowisk. Teraz mam zapomnianą możliwość uczestnictwa w kulturze muzycznej, tak trochę niezbawialną, ale mam nadzieję, że nam to pozwoli przyszłość kulturowa. Tak. Ja chciałam powiedzieć, jako członek zaprzyjaźnionego zespołu, który zajmuje się badaniem biedy i wykluczenia, że jeśli popatrzymy na takie badania jakościowe i na rozmowy, które my prowadzimy z osobami, które są nieuprzywilejowane społecznie, mówiąc ładniejszym trochę językiem, to jest tak, że jeśli nawet się pojawiają jakieś aspiracje kulturalne, to na przykład tacy badani nastoletni, znaczy młodzi rodzice, tak, przez naszą koleżankę Paulinę Dunia-Mroczek, mówi o tym, że właściwie miasto ma bardzo skąpą ofertę jakichkolwiek wydarzeń kulturalnych, w których oni mogliby uczestniczyć. I chciałam powiedzieć coś takiego, że ja na przykład zwróciłam uwagę na takie ostatnie dyskusje, które w Radzie Miejskiej się toczyły, dotyczące obcinania środków na finansowanie darmowych imprez w mieście w związku z rewolucją, tak, tutaj komunikacyjną, która się odbywa. Więc mi się wydaje, że rzeczywiście ta oferta jest skąpa, tak? Ona jest też nieadekwatna czasami dostosowana, jeśli popatrzymy na przykład na dzieciaki, tak, z tych różnych środowisk takich utrwalonej biedy. Ona jest niedostosowana też do ich potrzeb, do ich możliwości. Ta oferta rzeczywiście jest gdzieś tam taka skąpa, tak? Znaczy, to jest też dla mnie jakiś taki absolutny wycinek tego, o czym mówimy. Kwestia dostępu do kultury, ale patrząc od strony takiej subiektywnej osób, które o tym mówią, to nie jest tylko kwestia tej bariery finansowej, tak, jakiejś bariery mentalnej, ale też tego, że ta oferta rzeczywiście jest ograniczona. Jeżeli można, weźmy pod uwagę, że to badanie, które było w 2012 roku robione i dzisiaj, w 2013, czyli de facto rok temu, teraz. W 14 mamy dzisiaj, rok temu mieliśmy 2013 rok. Mieliśmy też takie badanie. U nas przeprowadzała firma Mediator, która ma sam wyjaśnić miasto. Mamy ciekawostkę, bo podstawowymi zaletami mieszkania w Łodzi mieszkańcy wskazywali dużo imprez, szeroką ofertę kulturową, między innymi i do tego tam mieli jeszcze dobre połączenia komunikacyjne między innymi miastami i tak dalej. I teraz powiem więcej. Ponieważ mieliśmy badania też w 2012 roku, zaraz de facto po tych badaniach, gdzie
mieliśmy pewną ocenę kulturalnej i sportowej oferty i oceny pozytywne w 2012 roku wskazujące na dobrą ofertę kulturalną wskazywało 43% respondentów, że to było ciekawie. W 2013 roku to się zwiększyło do 59%. Grupa testowa w 2012 roku było 1170 respondentów, czyli de facto bardzo porównywalna. W roku 2013 była inna metoda, była wykorzystana metoda karty telefonicznych wywiadów i była tutaj reprezentatywna grupa dla Łodzi, to miała 750 respondentów. Nie, no, wie pan, tak można podważyć każdy badanie. Badania karty nie są reprezentatywne, bo badania telefoniczne są niereprezentatywne. No, nie zgadzamy się z tym. Naprawdę widzimy, że psychologowie, którzy ze mną współpracowali, jakby mówili zupełnie coś innego. Nie żebym negował to, natomiast korzystając z tego typu metod, naprawdę nie tylko my. Nie jesteśmy w stanie. Jest 2 i 2 jest 4. Proszę uprzejmie. Znaczy, ja myślę, że słowo polega na tym, że jeśli zamówienie publicznego badania decyduje cena, często tak, to nie, mamy badanie. Nie cena decyduje, tylko jakość. Mieliśmy kilka ofert, wybieraliśmy też najlepszą pod względem tak naprawdę cenową jakością. Dlatego, że tutaj pod uwagę braliśmy również dodaną wartość, nie baliśmy na przykład dodawać. Tak to wygląda. I naprawdę w tych badaniach wychodzi, że ta oferta jest tak naprawdę jedną z najbardziej korzystnych jak gdyby stron pozytywnych miasta. Ja czuję się zobowiązany zinterweniować. Bo my tego nie wymyślamy. To nie, ja proszę, może parę słów na temat zarzutów, bo myślę, że to nie na wszystkie jest jasne. Parę słów na podstawowych zarzutów, które podważają reprezentatywność tej metody. Myślę, że to będzie łatwiej nam reszcie odniesienie się jakiegoś do tego sporu. Znaczy, no, nie, to jest kwestia po prostu tego typu, że szczerze mówiąc, nie znam żadnego metodologicznego tekstu, ani metodologicznego, jeżeli chodzi o badania socjologiczne, metodologicznej ekspertyzy, która mówiłaby o wiarygodności czy jakichkolwiek przewagach badań robionych metodą telefoniczną, poza tym, że są tańsze, tak? Że są najtańsze. I ja nie mam zarzutów, chodzi mi tylko i wyłącznie o ten aspekt. Trzy badania fokusowe, które potwierdzały te badania, pięknie jakościowe. Ale to już w ogóle, jeśli chodzi o badania fokusowe, to nie można mówić jakiejkolwiek reprezentacji. Ale bardzo proszę, to są badania, które były naprawdę nie tylko miasto, ale naprawdę wszyscy. No to odwołam się w takim razie do tych badań door-to-door, które de facto bardzo podobne do Zorowicji, gdzie mieliśmy próbę 1170 i naprawdę tam 2012 roku i tam również mamy ofertę kulturową najwyżej ocenioną w ramach tych działań, które miasto realizuje. Ja Państwu całkowicie odwrócę myślenie, tak? Z badań wynika, że 70% ludzi, i to nie jest tylko domena miasta Łodzi, tylko większości miast, 70% ludzi nie szuka oferty kulturalnej. Z tych 30%, które szuka oferty, 20% chodzi do kina, czyli innymi uczestnikami tej wyższej kultury, tak, nie tylko wyższych, i domów kultury, muzeów, teatrów, jest tylko 10%, tak? I to jest grupa, która nie jest tylko dla Łodzi reprezentatywna, ale i popatrzcie Państwo na inne miasta, to w innych miastach jest dokładnie to samo. I tylko teraz tak, naprawdę od kultury nie zależy miasto Łódź. Tak? Pomijam fakt, gdybyście Państwo popatrzyli na dotacje, jakie są, ja mówię jako człowiek, który sobie własne badania zrobił, tak? W Łodzi poziom finansowania kultury jest na poziomie wegetacyjnym, tak? Zarówno, że i to się przekłada na zarobki, na niedofinansowanie, na działalność bieżącą, nie ma na nic. I jeżeli w Łodzi się nie podwyższy budżetu o 50% kultury, to jest na dzień dzisiejszy 35 milionów złotych, to nie ma mowy o jakimkolwiek przełomie, tak? To jest budżet wegetacyjny. A ten budżet wegetacyjny powoduje to, że jest rzeczywiście mniejsza oferta niż być mogła, że jest mniejsza liczba użytkowników, że koszt jednego użytkownika jest bardzo wysoki. Tak? Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale koszt użytkownika nie tylko w Łodzi, w Warszawie również, w Poznaniu. Koszt użytkownika teatru, muzeów jest na poziomie 70 zł. Tak? Czyli bilet może być za złotówkę, tak? Ale i tak miasto dopłaca do tego 70 zł. I teraz mówienie właśnie o tych najbiedniejszych,
nawet najbiedniejszej grupie, tak? No to mówimy powiedzmy o 10, 15, 20%, tak? Mamy 10% ludzi, którzy chcą korzystać i te 20%, które ewentualnie gdyby wymagało wsparcia, gdyby chciało korzystać z oferty kulturalnej, tak? Czyli po prostu to jest naprawdę niezbyt duża grupa, której trzeba pomóc, tak? Są rzeczywiście przykłady miast w Polsce i za granicą, gdzie oferta kulturalna jest za darmo. Być może to się bardzo opłaca, tak? Bo wtedy jest duża odbiorca, koszt dotacji do użytkownika jest mniejszy. To naprawdę, to trzeba przeanalizować. To nie jest tylko miasta Łodzi i okolic taka przywara, że akurat 10% chce korzystać z tej oferty kulturalnej. Nie, w całym kraju, ale jakby pan Warszawę zobaczył i okolice, to jest dokładnie to samo, tak? Tam, gdzie są bardzo odwiedzane instytucje kultury, tak? Z których część już działa na zasadzie Disneylandu, tak? No bo robi ofertę, ale to jest oferta i liczba odbiorców to są turyści odwiedzający, a nie mieszkańcy. A druga zmiana to jest oferta kulturalna miasta komercyjna. I tak naprawdę ja domyślam się, że osoby, które chciałyby uczestniczyć w kulturze, najbardziej chciałyby korzystać z tej najatrakcyjniejszej oferty, typu koncerty, na które bilety są rzeczywiście drogie, typu jakieś premiery filmowe. To na pewno nie są teatry, na pewno nie są zajęcia w Domu Kultury, bo na miastkę czegoś takiego, to powiedzmy dzieci, bo dzieciach mogą mieć zowle i świetlicy, tak? Natomiast to, że tam robimy, to są rzeczywiście rzeczy duże, widoczne w mieście, które w pewien sposób nobilitują, powiedzmy tak, bo zauważa się coś takiego z badań MOPS-u wynika, że w wielu domach podopiecznych MOPS-u stoją plazmy. Dlaczego? Bo one w pewien sposób dają rekompensaty, substytut wobec tej biedy, w której się człowiek znajduje. I myślę, że bardziej trzeba by tu myśleć z jednej strony oczywiście o wzbogaceniu tej oferty, otwarciu się na organizacje pozarządowe, z drugiej strony być może o wykupowanie po prostu jakichś puli biletów na te najatrakcyjniejsze wydarzenia komercyjne. Tutaj problem jest taki, że owszem, fajna jest inicjatywa, darmowe przejazdy, tanie bilety i tak dalej, ale to jest pudrowanie pryszcza, prawda? Chodzi nam o to, żeby te pryszcze po prostu nam nie wyskakiwały, albo je szybko wyleczyć. I tutaj powiem taki trójkąt, no podstawą wykluczenia jest brak pracy, a miasto od czasu... I brak zasiłku to jest tu. A miasto od czasu, jak Łódź straciła, miało potentata przemysłu lekkiego, przez czynniki oczywiście zewnętrzne i głównie polityczne, nie ma żadnej koncepcji długofalowej, jak z tego pata wyjść. I tutaj jest klucz tego problemu. I żadne tam badania niczego tutaj nie wprowadzą. Ja chciałem jeszcze odnieść się do tego, bo chyba był taki wskaźnik, że bogaci ludzie mają jakby niższe odczucie, jeśli chodzi o poziom zadowolenia, tak, z życia. Nie, generalnie jest tak, że jest słaba korelacja. Ja myślę, że oni mają większe wymagania i większą możliwość przez to, że mają dużo pieniędzy, większe aspiracje. No tak, ale... I stąd się to bierze. To niby paradoks, ale to nie jest paradoks. Zgodnie się do tej wypowiedzi, której pan mówi, że miasta nie ma długofalowej właśnie. Nie ma, bo to wskaźniki bezrobocia. Wskaźnik bezrobocia jest oczywiście jednym ze wskaźników bezrobocia. Pytanie, jak on jest obiektywny, to jest też trudne pytanie. Właśnie w kontekście tego, na przykład, co pani Radna powiedziała, plazmy ludzi, którzy są obsługiwani przez moc. Więc to są... To, tak, u nas... To są marginalne przypadki. Ale młodzi jest bardzo medialne, żeby... Bierzemy pod uwagę informacje tak naprawdę z różnych źródeł, współpracujemy również z przedsiębiorcami, na przykład przedsiębiorcy wykonują badania dotyczące siły nabywczej na przykład.
przykład w mieście Łodzi, które pokazują, że miasto Łódź ma siłę nabywczą równą Poznaniowi czy Krakowowi i trzecią największą w Polsce, co oznacza, że jeżeli taka siła nabywcza faktycznie tu jest, to wskaźniki bezrobocia rejestrowanego, które są przedstawiane, no mają w sobie niestety ukrytą szarą strefę, której nie widzimy i która nie jest rejestrowana, a która może mieć nawet dość znaczny wskaźnik. A jak się ma na tę siłę nabywczą? Jeszcze raz. Jak się ma na tę siłę nabywczą? W jaki sposób? Pan powiedział, że siła nabywcza Łodzi jest równa podobnym tak, w Poznaniu czy w Krakowie. Chciałbym pytać, jak się to bada. Jak się to bada? To znaczy, ja panu powiem, ja tego raportu nie przygotowywałem, ale bada się to w ten sposób, że możliwość dysponowania swoim dochodem rozporządzalnym, czyli ile pan może wydać na określone dobra. Dobra pierwszego rzędu i dobra tak naprawdę wyższego rzędu. Czyli jeżeli stać pana na przykład na plazmy czy sprzęt elektroniczny, to nie jest pan na tyle biedny, że pan wydaje tylko na dobra rozwoju. To nasza siła nabywcza. To jest strasznie nieuczciwe, że jeden telewizor przywołany przez panią radną znaczy, to nie jest przekładnikiem tego, bo, że ktoś ale nie, może, bo, nie może. Proszę państwa, chodzi o to, żeby patrzeć na miasto nie tylko przez pryzmat problemów społecznych, tylko przez pryzmat całego widoku na miasto. I tutaj pan powiedział, że miasto nie ma długofalowej polityki czy spojrzenia na to, co się dzieje od czasu upadku przemysłu. Nie jest to prawdą, dlatego że przemysł jest zdywersyfikował w mieście. Są różne źródła tak naprawdę generowania właśnie miejsc pracy i generowania określonej produkcji czy usług. Z roku na rok rośnie też liczba małych przedsiębiorstw. Na przykład co roku w ostatnich latach odczuwamy o 3000 wzrosty, jeżeli chodzi o te podmioty małe i średnie. W tej chwili jest to aż o 90 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw w mieście funkcjonujących. Jedna osoba jeszcze jest w stanie zamykania mikroprzedsiębiorstw po roku. Albo dwóch, zależy od jeden. To różny jest wskaźnik, ale jest dużo większy wskaźnik otwierania. No tak, także ta ale to jest kwestia do tego, że mało skala jeżeli mówimy o przedsiębiorstwie mikro, które pada w ciągu na przykład 5-6 miesięcy, to jak osoba niezatrudniona ma kolejny raz możliwość dostania zasiłku dla bezrobotnych? Ale z drugiej strony okres zasiłkowania jest zaraz, chwileczkę. Okres zasiłkowania jest opisany, prawda? Ja i chce pan powiedzieć, że w dalszym ciągu ten człowiek nie może pracować w szarej strefie, to jak ma żyć? Przedsiębiorstwo, no proszę pani, no jak ma żyć? No, część ludzi nie żyje w szarej strefie. Dobra, umieramy, dzień dobry, skrzydleska. Nie, oczywiście, że nie. Natomiast ja chcę odpowiedzieć, bo wchodzimy w różne wątki, które mają często wymiar bardzo indywidualny. Tutaj mówimy o pewnym też wskazaniu, jakie są dzisiaj branże, które są branżami wiodącymi. I do takich branż należą tak naprawdę logistyka z transportem, do takich branż należy AGD, które funkcjonuje, do takich branż należy chociażby IT, no my wcześniej nie mieliśmy woli takich firm jak HP czy Samsung. Jeżeli mówimy o tym, żeby nasi absolwenci w naszych uczelniach, bo to oni generują ten największy wartość dodaną, największe PKB w mieście, żeby to funkcjonowało, no muszą pojawiać się firmy, które mają możliwości tak naprawdę zatrudniania tych ludzi i generowania tego. Oni zostaną dopuszczeni. Jeżeli to tak nie było, proszę państwa, dzisiaj są rankingi międzynarodowe, które pokazują, jak wygląda nasza sytuacja. Czasem warto spojrzeć na to, jak pokazują nas z boku, niż to, jak się sami tutaj w jakiś sposób definiujemy. 14 lutego pojawił się raport wyprodukowany przez taki zespół FDI z Financial Times, który pokazał, że Łódź jest tak naprawdę w tym rankingu miast pokazywana na 5. miejscu pod względem ściągania inwestycji zagranicznych. O czym to pokazuje? Że my jesteśmy dzisiaj potencjalnym miejscem budowania tak naprawdę nowoczesnej gospodarki. Że właśnie dzisiaj absolwenci Europy. To jest w Europie. W Europie. Wśród miast europejskich. Przepraszam bardzo. Ktoś to podjął tego typu słowa, że Łódź jest potentatem, jeżeli chodzi o ściąganie inwestycji zagranicznych, jest albo źle poinformowana, albo jest totalnie źle tarte. Jak mówimy o strategiach, jak pan tak ładnie omawiał, to nie ja, to zapomniał pan o wrzuconej do bardzo głębokiej szuflady diagnozy i strategii zrobionej dla Łodzi przez McKinsey. Ona nie jest wrzucona do żadnej szuflady, a jakby pan wiedział, to wskaźniki tej strategii zostały zrealizowane. Tamta strategia była strategią selektywną gospodarczą do 2015 roku. Jakby pan kontaktował się, czy miał jakieś relacje szersze z miastem, by pan wiedział, że w tej chwili Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
pracuje nad nowym dokumentem, który będzie właśnie programem wspierania gospodarki, więc głos, który uwzględnia również głos kupców łódzkich, który uwzględnia głos małych i średnich przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw, Także to nie jest wcale rzecz odłożona na półkę. To są rzeczy, które cały czas są monitorowane i cały czas bierze się pod uwagę. To co się dzieje w tym kontekście. Dlatego bardzo proszę sobie, żeby nazywać mnie czy kogokolwiek z Urzędu Miasta pracujących nad strategiami i nad datami, żeby zmienić kompetencje w tym kontekście. W 2007 roku PricewaterhouseCoopers, to jest jedna z największych firm konsultingowych świata, publikowała raport porównując największe miasta Polski. Tam się znalazło takie zdanie poświęcone Łodzi, że Łódź jest w najkorzystniejszej sytuacji ze opisywanej w raporcie miast ze względu na fakt najwyższego bezrobocia i pauperyzacji Łodzi. Tak? Ponieważ raport powstał oczywiście z punktu widzenia inwestorów potencjalnych. Tak? Czyli te przewagi, w cudzysłowie, przewagi konkurencyjne rzeczywiście w kolejnych latach w jakiś sposób udało się wykorzystać, ściągając inwestycje i zwiększając wykorzystując tanią siłę roboczą. Natomiast w tym kontekście możemy mówić, że Łódź stanie się liderem nowoczesnej gospodarki, podczas gdy no jednak także z tych badań Urzędu Miasta wynika, że i czy z badań GUS-owskich, tak, że średnie wynagrodzenia w Łodzi są niższe niż nawet w wielokrotnie mniejszych polskich miastach. Najbiedniejsze miasto momentalnie, tak? No to znowu możemy. Ja wiem, że niektóre dane GUS-owskie jak nam się nie podobają, to możemy zawsze zakwestionować ich wiarygodność, ale popatrzmy, na 20 kilka. Na 16 województw Polska jest na 4 lub 5 miejscu od końca, jeżeli chodzi o średnie zarobki, tak? Z wszystkich wielkich miast w Polsce są Łódź, tak? No, są tutaj zdecydowanie te wynagrodzenia najniższe. A czy to jest wina miasta? Mam wrażenie, że nie, tak? To znaczy ja, pisząc akurat fragment raportu poświęcony sytuacji między innymi na rynku pracy, sięgnąłem też do porównawczych badań przeprowadzanych w innych krajach. Tak jest, dwa lata temu, w 2012 roku, też została opublikowana taka książka Phoenix Cities o miastach Feniksach. Analiza porównawcza 8 największych miast europejskich poprzemysłowych, które uległy gwałtownej, w początku lat 90., bardzo gwałtownej pauperyzacji, tak, związanej z deindustrializacją. Autorzy tego raportu po szczegółowym bardzo przeanalizowaniu, to było Bilbao, Turyn, Saint-Étienne, Rips i jeszcze kilka miast. Przeanalizowaniu wielu czynników, które miały wpływ na to, że miasto najpierw podupadło, a później się rozwinęło, odbudowało, często jako miasto w zupełnie innym profilu, wskazali, że w żadnym z tych przypadków nie nastąpiło to siłami wewnętrznymi miasta. Tak? Nie nastąpiło to dzięki jakiejś społecznej aktywności mieszkańców, czyli dzięki jakimś endemicznym warunkom, tylko dzięki temu, że działalność, to co się zadziało w mieście było wpisane w jakiś szerszy projekt. Tak? W niektórych przypadkach w projekt na przykład rozwoju nowych w kraju Basku, tak? W Hiszpanii. To było jeden z elementów dotyczących Bilbao. Łódź, mimo że naprawdę to co się stało na początku lat 90. było bezprecedensową katastrofą socjalną, nie znalazła się w żadnym programie ochronnym, nie znalazła się, mimo że niektóre wskaźniki powodowały, żeby zasługiwała w jakimś specjalnym projekcie rządowym, tak jak Ściana Wschodnia. Natomiast chciałbym się Państwa zapytać, czy nie wydaje Wam się, że to, że się nie znalazła, to jednak wynikało poniekąd z braku, nie wiem, czy ignorancji, tak? Nie chciałbym się tak mocno posuwać, ale z pewnej inercji jednak wśród elit politycznych w Łodzi, także wśród tych, które miały w pewnym momencie wpływ na politykę centralną. Tak jak mało które miasto, mieliśmy dwóch premierów, mieliśmy kilkudziesięciu ministrów w ciągu tych kilku lat transformacji. Tak tu chciałbym prosić o taką diagnozę jakby z Państwa strony. Odzyskanie niepodległości, jak się mówi, tak? Ruszyły ogromne kobiety, które były zwalniane z tych zakładów pracy, kupowały jakieś sobie drobne maszyny, pootwierały szwalnie, to naprawdę bardzo ładnie funkcjonowało. I ja na początku powiem tak, ja zarabiałam wtedy, będąc jeszcze na studiach, dużo więcej niż w tej chwili. I była ogromna, ludzie mieli również ogromną siłę nabywczą. I również
pewien zasób optymizmu, którego w tej chwili nie ma. Potem wiadomo, i myślę, że to jest problem, że inne miasta, tam gdzie upadł przemysł ciężki, gdzie trudniej było się przestawić na tą drobną przedsiębiorczość, były wtedy wspierane. Potem, kiedy te szwanie zaczęły padać, nikt się już tym nie przejmował. Uznano, ponieważ w skali kraju nie było widać poza Łodzią takiej zapaści, tak, to nikt się tą Łodzią nie przejmował. I ja od dawna mówię o tym i przyznaję, że Łódź została po prostu pozostawiona sama sobie. I powiem otwarcie, my sobie sami nie poradzimy z tą skalą problemów, które tutaj zostały wykazane. Musi być program rządowy, który nas tak jak właśnie z reakcji ścianę wschodnią. Mamy dużo do zrobienia, jeśli chodzi o wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. To, co właśnie bardzo ładnie funkcjonowało tuż po 1998 roku, to była siła tego miasta. I osoby, które wtedy sobie dobrze radziły, myślę, że również teraz byłyby w stanie sobie poradzić, tylko potrzebują naprawdę pieniędzy na start, ale również pewnego know-how. I myślę, że tutaj jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o naprawdę wyczucie rynku szkoleń, które dostosowywałyby możliwości, dostosowywałyby ludzi do oczekiwań rynku, tak? Żeby te firmy to oczekiwania nie padały. Na pewno mamy ogromne utrwalone bezrobocie. I to jest problem, z którym absolutnie miasto sobie samo wyraża. To jest coś, do czego musimy dostać wsparcie, to są całe rodziny, głównie właśnie w centrum mieszkające, które no już trzecie pokolenie właściwie korzysta z pomocy społecznej, nie widzą przed sobą żadnych perspektyw. Nie mówimy w ogóle o polityce społecznej, jaką się prowadzi w Łodzi, a w tej sprawie, o której Pani wspomniała, to chcę powiedzieć, że to utrwalone bezrobocie niewątpliwie wynika z tego, że praca socjalna nie tylko w tym mieście, ale w ogóle w całym kraju opiera się jak na razie na redystrybucji środków, a nie na tego rodzaju wsparciu, jakie potrzebują te rodziny w swoim środowisku naturalnym. I dopóki tego nie będzie, to nie ma co liczyć na rozwiązanie tutaj problemów. Tymczasem w naszym mieście, na przykład jak się przy pomocy jakichś projektów troszeczkę zatrudnia asystentów rodzinnych i ci asystenci wchodzą w środowiska i zaczynają pracować, to po skończeniu projektu się tych asystentów wycofuje i zostawia się klientów na lądzie. Tak wygląda w Łodzi polityka społeczna. Zaraz pan powiedział właśnie o wynikach, który się nie powstał z tych podziałów w jakiś sposób. Nie da się ukryć, co pana wiąże do tej przeszłości w jakiś sposób. To bardzo trudnej sytuacji. Dołudniaki to nie są stoczniowcy, kutnicy czy górnicy, którzy potrafią pojechać i konami, czy zapalonymi, czy łańcuchami wybrać swoje. Dobrze, że mamy temu przepisy państwa, bo w innych państwach no, takie rzeczy, jak zauważamy, mogą się również też. Niestety. Natomiast kwestia jest taka, że no, ta Łódź poprzez właśnie tą sytuację do dzisiaj mierzy się z wieloma reperkusjami, które zaistniały w przeszłości. Do dzisiaj te problemy są faktycznie żywe. Natomiast faktycznie my upatrujemy, to jest właśnie ten element tego dużego planu również, ponieważ żeby pojawiali się przedsiębiorcy i żeby to życie się pojawiało, również przedsiębiorcy, szczególnie właśnie mikro, z małych i średnich przedsiębiorstw, to potrzebna jest rewitalizacja, ale nie rozumiana jako kwestia tylko i wyłącznie remontu. Bo remont to może każdy zrobić, jeżeli ma środki, ale środki się skończą, więc co potem? No, trzeba to utrzymać i tak dalej. Tutaj mówimy o rewitalizacji, która łączy ten kontekst społeczny. Rewitalizacji bardzo szeroki. Dzisiaj na przykład faktycznie jest potrzebny taki plan wsparcia dla ludzi i o takim planie cały czas dyskutujemy. Pani prezydent jeździ do Warszawy i faktycznie cały czas zabiega o taki plan u premiera. W tej chwili częściowo wchodzimy w pewne programy pilotażowe. Myślę, że tu kilka słów za chwilę pan dyrektor Bijalski powie, z biura do spraw rewitalizacji, gdzie są szanse już na pewne środki dodatkowe, które umożliwiają kontekst właśnie tej rewitalizacji szeroko rozumianej, nie remontu tylko i wyłącznie, tylko rewitalizacji, gdzie dostajemy pieniądze na realizację aktywności gospodarczej, społecznej właśnie w tych budynkach. Do tego dodamy jeszcze, że mówi się na szczeblu krajowym o narodowym programie rewitalizacji, który też ma być elementem wsparcia. Łódź w
walczą o te swoje konteksty właśnie budowania tej nowej jakości, również doprowadziła do sytuacji, w której powierzono na chwilę obecną taką szansę niejako. Pan premier wybrał miasto Łódź jako miasto, które będzie potencjalnie kandydatem, miastem kandydatem do realizacji wystawy Expo w 2022 roku rewitalizacyjnej. Tak zwany no, Expo, które będzie szansą zarówno promocji budowy dobrego wizerunku całego miasta, jak i szansą tak naprawdę dla mieszkańców, dla tych właśnie biznesów, które są realizowane tutaj, bo to będzie dotyczyło właśnie tego obszaru. I możemy dzisiaj się uśmiechać, natomiast ja osobiście uczestniczyłem w naradach międzyresortowych pod przewodnictwem wiceministra Orłowskiego, gdzie w tej chwili konsolidują się ministerstwa i oni nie śmieją się, oni poważnie mówią o tym, jakie mamy potencjalne możliwości, jak miasto być może reprezentować Polskę jako miasto właśnie, w którym można rozwiązywać problemy społeczne o największym nacechowaniu w całym kraju. Bo my jesteśmy miastem, które ma największe gdyby, nagromadzenie tych problemów. To nie ma drugiego takiego miasta, które ma tak dużą tkankę materialną, tak zniszczoną w centralnych obszarach miasta. Natomiast nie można porzucić tego miasta, jak gdyby tej tkanki, tylko ze względu na to, że ona jest zniszczona, bo to jest jakość, którą można przeobrazić i która może dać właśnie nowy impuls i właśnie wskrzesić tego Feniksa z tych popiołów. Znaczy, bardzo przepraszam, teraz dostanę do ławkach, oddaję. Ale jakbym nie wiedziała skąd to jest, to od razu powiedziała, że z względu miasta, bo taką kampanię wyborczą pan zrobił, że mieszkanie 7. Nikt nie pan to zrobił. Tyle tylko, że my nie z kampanią wyborczą żyjemy, tylko z określonymi problemami. To nie jest kampania wyborcza, to są autentyczne działania, które są realizowane. Ostatnim, w zeszłym roku, bodajże w czerwcu, byłam na spotkaniu z panem posłem Kaliszem. Miałam możliwość przejść przez ulicę Nabro, pierwszym pytaniem, które od strony posła Kalisza padło, to było, co żeście z tą łodzią zrobili? Pan tylko jedyny, przecież to jest taka ruina, że trzeba z parasolami nad głową chodzić. Trzeba było lusterko, panu Kaliszu. To też była kampania. Nie wiem, czy lusterko, natomiast efekt był tego taki, że jak wyszłam z tego spotkania, to zaczęłam patrzeć, czy broń Boże pan poseł Kalisz nie ma racji. I to, co zobaczyłam w tamtym rejonie Łodzi, ten głos jeża stamtąd. Codziennie z pracy, przechodzę fragmentem między ulicą Narutowicza a ulicą Jaracza i tam jest grupa kamienic. Przy części z tych kamienic są nawet siatki pozakładane, żeby reszta, która odpada, nie zraniła przechodniów, bo ulice są nadal czynne i ludzie tam uczestniczą. W związku z czym mówienie, że my w tej chwili w ramach rzutem na taśmę zdobędziemy fundusze, że teraz pójdzie rewitalizowany kwartał, że zdobędziemy, no przecież ale te domy, że zdobędziemy, bo to jest te domy nie zrobiły się wczoraj, tylko to jakiś czas trwało i to z niewydolności pewnych rzeczy doprowadzono do takiej sytuacji, do jakiej doprowadzono. To nawiąże jeszcze tutaj do raportu Państwa, jak gdyby z Instytutu Socjologii. Tutaj też jest mowa o czymś takim, jak coś, co nazywa się patriotyzmem lokalnym. Jeżeli mowa o lokalnym patriotyzmie związanym z poruszaniem problemów w Łodzi, w rozmowach ze znajomymi, śledzeniem informacji o mieście w mediach, orientacją w łódzkiej scenie politycznej, dumą z bycia łodzianinem, czy deklarowanym łódzkim patriotyzmem przeważają odpowiedzi negatywne. 43% łodzian nie czuje się w ten sposób związany z miastem, tylko niezdolna 12% może przypisać lokalny patriotyzm. To jest niejako też odpowiedź na to, co pan mówił, jak gdyby o tych ministrach, jak gdyby, którzy zapominają o tym, skąd pochodzą. Po prostu mało osób chce się identyfikować z tym miastem. Zgadzam się z panem dyrektorem absolutnie, że mamy problem z tym, żeby mieszkańcy identyfikowali się z miastem, tylko moje pytanie jest takie, co miasto robi, żeby mieszkańcy zaczęli się identyfikować? Promocji miasta do wewnątrz nie ma. W ogóle nie istnieje takie. No może się pan... żeby miasto mogło się identyfikować, jest chociażby to narzędzie budżetu obywatelskiego. Oczywiście, to jest to narzędzie, które jest fantastyczne. Nie, to jest jedno z narzędzi, które umożliwia jakby działanie na rzecz właśnie tak naprawdę swojego otoczenia i jednocześnie miasta. Dobrze, ja do pana przyjdę na wywiad wkrótce i pan mi opowie o promocji miasta do wewnątrz, bo tutaj dzisiaj nie ma na to czasu. Myślę, ponieważ... że lepiej pani opowie o tym pan architekt miasta, który najpierw... O nie. Ja z panem architektem miasta nie będę na ten temat rozmawiać. Przyjdę na pewno do pana. Ale bo już panem architektem rozmawiałam i to nie była dobra promocja. Zapraszam. Podstawowym problemem tutaj, z którego wynika to i moje poruszenie, być może nie tylko moje, jest to, że my się rozmijamy. Rozmijamy się co do wartości, punktów widzenia. Ja mam wrażenie, że państwo przedstawiając swoje racje odwołujecie się do troszeczkę innego systemu aksjologicznego.
że te sprawy, które dla mnie, być może nie tylko dla mnie są ważne, związane z bezpośrednio najistotniejszymi potrzebami mieszkańców w dniu codziennym. Z konkretnymi, proszę pana, to jest sytuacja tego, jak funkcjonuje praca socjalna, jak funkcjonują domy dziecka, jak się pracuje wychowawczo w szkołach, jak to wygląda, jak miasto steruje polityką, zarządza szkołami, jak likwidowane są na przykład szkoły, gdzie się najbardziej pracowało wychowawczo, intensywnie, bo to były szkoły w enklawach biedy i one znikają na przykład, jak się likwiduje asystę rodzinną, oddział preadopcyjny i tak dalej, i tak dalej. To jest ten obszar, który mnie porusza i który dla mnie jest ważny. Jak państwo odpowiadacie, to mówicie o zupełnie czym innym. O tym, że ludzie się znajdzie w jakimś rankingu, że będzie miała sukcesy, że będzie ją można jakoś pokazać. I ja myślę, że problem polega na tym, że w ten sposób my się nie spotkamy aksjologicznie. Myśli nie mamy. Może mamy trochę inne spojrzenia. Ja pana oczywiście zapraszam do siebie na dyżur. Mój telefon jest wszędzie dostępny. Bardzo chętnie powiem, na czym polegają te kwestie asysty rodzinnej czy oddziału preadopcyjnych. Nie zajmowałam się tym. Natomiast chciałam zwrócić uwagę, że my odnosimy się do tego, co wyszło tutaj z badań. Tak? Tutaj te kwestie poruszone przez pana, tak naprawdę pominęliśmy, bo one są bardzo szczegółowe, ale również no, nasze spotkanie poszło w stronę kultury. Ona nam bardzo dużo zajęła czasu i tych zasadniczych, takich żywotnych problemów mieszkańców tak naprawdę nie ruszyliśmy. Może je dotknęliśmy paznokciem, tak? I myślę, że trzeba by spotkać się kolejny raz i porozmawiać, jakie państwo mają problemy, jak państwo to widzą, jak państwo osoba bezrobotna funkcjonuje tutaj w mieście, na jakie problemy pan napotyka. Nie załatwimy dzisiaj wszystkich. Nie są jakieś limity pokrycia badania, no bo policzyłem, że zakładając, że w Łodzi zostało 10 tysięcy osób, może 700, okej, nieważne. Im więcej, tym gorzej, do tego zobaczyłem. Badanie pokryło 0,2% ludzi, którzy tu mieszkają. Prawda? Więc czy istnieją jakieś limity, które powodują, że badanie jest ważne, bądź nieważne? W naszym badaniu, odnoszę się do naszego badania, które miało napisane, żeby było reprezentatywne i żebyśmy mogli nasze wyniki rzutować na całą populację miasta Łodzi. Chodziło o to, żeby w tej naszej próbce znalazła się, tak jak w soczewce, reprezentacja całej populacji Łodzi, czyli żeby osoby należące do różnych kategorii społeczno-demograficznych, takich jak kobiety, mężczyźni, należące do różnych grup wiekowych, należące do różnych kategorii w zależności od wykształcenia, stosunku do pracy i tak dalej, były reprezentowane w naszej grupie w takim procencie, w jakim reprezentowane są w ogólnej populacji. Tak? Plus jeszcze dodatkowo, i to był ten kwotowy element naszego badania, żeby liczba zrealizowanych wywiadów w poszczególnych tych obszarach terytorialnych odpowiadała faktycznemu udziałowi ludności tych obszarów w ogólnej populacji miasta. I porównując to z oficjalnymi danymi Urzędu Statystycznego, reprezentatywność udało zachować. I oczywiście no, możemy powiedzieć, że pan ma małe szanse i każdy z nas ma małe szanse trafienia do tej próbki, tak? Ale wszyscy mamy równe szanse trafienia do tej próbki. Tak? Znaczy chodzi o to nie, żeby pan, czy ja, czy żeby ktokolwiek na sali w tej próbce znalazł, tylko żeby znalazła się osoba odpowiadająca naszym cechom społecznym. Tak, ja mam decyzję, to się jak to działa. No jaką nie, że od grant kupiewał. Natomiast ja bym chciał się odnieść do tego, co zostało przez ostatni kilka minut powiedziane i bardzo mi się spodobał ten głos o rozmienianiu się perspektyw. I mam takie wrażenie, że rozmienia się perspektywa w rozmawianiu o Łodzi, o problemach Łodzi, ponieważ państwo, szczególnie pan dyrektor, prezentuje taką perspektywę odgórną, a my próbujemy państwu pokazać taką perspektywę
bottom up, tak? Czyli to od mieszkańców wychodzi głos o tym, co jest problemem, co jest. Dlatego ten komponent subiektywny był tutaj tak bardzo mocno wyraźny i ale uwaga, tak? Bo był skonfrontowany z komponentem obiektywnym. Bo wie pan, ja mam takie wrażenie, że państwo się nastawiacie z Urzędu Miasta, ponieważ no, może te wyniki kogoś drażnią, może państwo byście woleli, żeby były lepsze, na to, żeby zbijać nasze argumenty, żeby w jakiś sposób podważyć nasze wyniki. Jak my mówimy, że 70% mieszkańców nie ma aktywności kulturalnej, to państwo mówicie, no ale 70% ocenia miasto jako pełne imprez kulturalnych. No, chyba to w żaden sposób w ogóle nie przeczy temu, co my mówimy, tak? To, ja bym powiedział, że to wręcz potwierdza, że Łódź ma cały czas, i to się być może od lat 90. za Łodzią ciągnie, jest taki stereotyp Łodzi jako miasta, w którym dużo się dzieje. I my w naszym kwestionariuszu też byśmy znaleźli takie dane, które pokazują, że Łódź jest raczej postrzegana przez mieszkańców jako miasto, w którym coś się dzieje, a nie miasto, w którym nic się nie dzieje. Tylko co z tego, skoro ludzie w tym nie uczestniczą z różnych bardzo względów. I ta perspektywa, którą pani radna zaprezentowała, jest zawsze dużo bliższa naszemu podejściu do diagnozowania sytuacji w mieście, tylko że to narzędzie budżetu obywatelskiego pewnie musi mieć kilka edycji, żeby ono jeszcze było dobrym takim wskaźnikiem. Tak? Bo ja znowu w pełni przyjmuję ten wynik projektów sportowo-rekreacyjnych jako te, które dominowały w budżecie obywatelskim. No, prawdopodobnie dlatego, że ci, którzy wiedzieli o budżecie obywatelskim, ci, którzy byli w niego zaangażowani, właśnie tym rodzajem aktywności się zajmują, albo po prostu, tak jak pan zresztą o tym wspominał, takie potrzeby mają, takie potrzeby mają jeszcze niezaspokojone, bo inne być może zaspokojone mają, więc znowu bałbym się, że tutaj wejdziemy w takie pozorne odpowiedzi, które no, wydawałoby się, że pokazują, że jest fajnie, że jest i tak dalej, będą naszą tutaj perspektywę zawężały do właśnie takiego koncentrowania się na rankingach i oficjalnych statystykach. I ja tak jestem trochę zawiedziony tym, że państwo tak wielką, i tu znowu kieruję swoje słowa do pana dyrektora, tak wielką uwagę przywiązują jednak do tworzonych gdzieś poza Łodzią, a bardzo często i poza Polską, może rankingów, a nie wsłuchują się w tym, co wypadkuje, bo krótki komentarz i na koniec. Znaczy, nie podzielę tego poglądu, że my nie bierzemy pod uwagę właśnie tego oddolnego podejścia. Wydaje nam się, że bierzemy, tylko że państwo zaprosiliście też nasze biuro, tutaj Biuro Strategii Miasta. To jest biuro, które patrzy na pewne zagadnienia z punktu widzenia pewnej makropolityki. Znaczy, jeżeli byśmy mieli rozmawiać faktycznie o kwestiach na przykład polityki społecznej, to być może, że warto by było, żeby jednym z rozmówców byli przedstawiciele na przykład MOPS-u, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, albo Departamentu Spraw Społecznych. Tak, jeżeli mówimy o kwestiach związanych z przedsiębiorczością, warto by było zaprosić być może rozmówców Biura Rozwoju Przedsiębiorczości. Mówimy o pewnym kontekście takim makro, który my pokazujemy. Rankingi warto brać pod uwagę, dlatego że one nie przedstawiają tylko i wyłącznie Łodzi, tylko przedstawiają różne miasta, w tym różne miasta polskie. To jest zawsze jakiś element gdzieś tam szacowania nas z boku, patrzenia jak co się u nas dzieje. Natomiast ja w żaden sposób nie podważam tego raportu, bo nie neguję. Wręcz przeciwnie, uważam, że to jest bardzo dobrze wykonany raport, bardzo dobre narzędzie, które de facto w jakiś sposób uruchomiło pewien proces też w mieście myślenia właśnie o raportach dotyczących jakości życia w mieście. Wcześniej takiej jakości nie było. I to dzięki państwu została wygenerowana nowa wartość, która jest bardzo pozytywna. Powiem szczerze też, że patrząc na ten raport, on jest bardzo obiektywizujący wiele sytuacji, dlatego że państwo pokazują pewne rzeczy w sposób oczywiście pozytywny, pewne rzeczy w sposób negatywny, to w jaki sposób jest to oczywiście percepcja rozmówców. No, w jaki sposób, ja nie rozumiem, dlaczego ja miałbym negować tego, czy podważać. Co do natomiast tej danej, no to ja mówiłem o 43%, nie 70%, to gdzieś tam kwestia jakieś tam skojarzenia. Natomiast no, to jest rzecz, która też wyniknęła z raportu gdzieś realizowanych przez Urząd Miasta, które też miały próby
reprezentatywne, stąd też dlatego pokusiłem się też o pokazanie takich danych, że my również posiłkujemy się danymi realizowanymi przez jednostki, które mają też charakter naukowy, realizują takie badania na zewnątrz. Natomiast no, ja też miałbym dwa pytania, które gdzieś ciekawiły mnie w kontekście tego badania, ponieważ na przykład tu pozytywnie postrzegających miasto pokazaliście Państwo też wyszli jak gdyby z badania, ci z tych peryferyjnych obszarów. Natomiast oczywiście, że właśnie ta kwestia tego dobrostanu była też wpatrzona czy rozpatrywana przez pryzmat na przykład wynagrodzenia. A ciekawostka jest, że oni się pojawiali jako ci z peryferii właśnie, jako ci, którzy mają niskie wynagrodzenia, czy niższe niż na przykład właśnie z tych osiedli nowych, czy też właśnie z tego Polesia. To jest jedna kwestia, to gdzieś tam na koniec, gdzieś odrywając się od powiedzmy tego. I również w kontekście jeszcze tutaj tych kwestii związanych z samochodowym ruchem, Państwo pokazali, jak gdyby ten wskaźnik, że 87% mieszkańców nie odpowiada poziom natężenia ruchu samochodowego. Ale jednocześnie w tym samym raporcie mamy taki wskaźnik, który nie został akurat przytoczony. Myślę, że warto by było go też pokazać, bo to jest ciekawe, dlatego że tak jak dla Pana są interesujące problemy społeczne, tak jest duża grupa osób w mieście, którzy bardzo aktywni są w kontekście problemów na przykład transportowych i budowy nowych dróg, które mogą mieć taki lub inny przebieg i w oczach różnych osób albo wspierają, albo negują pewien element rozwojowy i wpływają na codzienne życie mieszkańców. I tu wskaźnik, że 81% młodzian jest niezadowolonych ze stanu nawierzchni ulic w mieście. Stąd też w jakiś sposób no, taka kwestia skomentowania tych dwóch rzeczy. Nie, nie, drogi będziemy, jako droga dużo pisze miasta, miało być jeszcze więcej pisać, więc temat pytania drogi ucinam, czyli pani profesor Ramach swojej mowy dotyczącej chce się odnieść do tej uwagi o zarobkach. Ja na przykład myślę o tym systemie wartości i jak się wspólnie akcjomatazuje, musimy wychodzić zarówno na dole, jak i na górze. Ja niestety nie chcę takiej spójności, przykro mi bardzo, dlatego że my myślimy na dole o tym, co możemy zrobić, ale też o tym, na ile jesteśmy w stanie zrobić władzy czegoś, co nam może dać, jakie ma ograniczenia, już gorzej z tym myśleniem. Natomiast ja sobie tak myślę, że jeżeli nie ma tych endogennych elementów, które mogą dać miastu szansę, no to właściwie co, mamy rewolucję zrobić? Czy mamy jako obywatele wspierać władzę, która będzie nas reprezentować, ale ta władza musi bardziej walczyć o tę naszą jakość życia. I tutaj to się wszystko jakoś tak niby składa, ale jednocześnie w tych naszych rozmowach nie widać, żeby to się składało w jedną całość. Trzeci sektor ma takie zadanie, żeby to się złożyło. Może to jest właśnie taki obszar, na którym powinniśmy wspólnie popracować, ale właśnie z taką myślą, że nam wszystkim czeka dobrą sprawę, powinno na jednym zależeć. I to ja, więcej nie. Chciałam tylko powiedzieć tak. Badania są bardzo ważne, ponieważ one zapewniają obiektywność i pokazują nieprawdę medialną, która bardzo często nam mówi o tym, że wszyscy chcą jeździć szeroką drogą i ten swój koniec tutaj, żeby tak się nie stało. I myślę, że równie ważna jest partycypacja społeczna. Ponieważ pojawiają się w tych badaniach elementy przedsiębiorczości, edukacji, infrastruktury, jeśli chodzi o budynki, o przestrzeń miasta, działania włączające i bezpieczeństwo, to są wszystko elementy, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w projekcie rewitalizacji, przed którym stoimy. Chciałam powiedzieć, że ten projekt jest w tej chwili przygotowywany i zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach. Bardzo byłabym wdzięczna, nawet gdyby do mnie mailem spływały od Państwa propozycje, jak Państwo widzą działania społeczne w tym procesie rewitalizacji. Pan dyrektor Owiazny, który jest tutaj obecnie, zajmuje się przygotowaniem tego programu i zapewne do Biura do Spraw Rewitalizacji również takie wnioski można zgłaszać. Obowiązkowo oczywiście będą się odbywały konsultacje społeczne i naprawdę bardzo proszę, żeby Państwo brali w nich udział, bo no tak jak Pani Profesor powiedziała, jeżeli od mieszkańców nie
dowiemy się, jakie są problemy, to nie będziemy wiedzieli, tak? Będziemy mogli tylko opierać się na tych odgórnych, ogólnych wyliczniach. Będziemy powiedzieć strategię. Nie, to jest bardzo duże współuczestnictwo i dużo rozpocznienie tego procesu budowania strategii. Ale tak było. Pani profesor, to jest naprawdę prezydent. Myślę, że... Dobrze, tak jak każdy dobry, na każdy dobry serial się musi zostać przerwany. Nie w momencie, gdy nic ciekawego się dzieje, to w tym momencie, gdy się dzieje dużo, tak jak teraz chciałbym tutaj też wnosząc po poruszeniu na południu. W publiczności zagrozić to spotkanie, bo to jest ten punkt jeden zmęczenia. Celem tego spotkania było oczywiście przegadanie pewnych ważnych rzeczy, ale także zainaugurowanie pewnego cyklu spotkań, zachęcanie Państwa do tego, na przykład, żeby dzwonić do Pani Urszuli, która sama tego zachęciła. Zapraszam Państwa. Więc mamy nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem jakiegoś większego procesu. No i co jeszcze? No na pewno spotkamy się na miasta EU, na pewno zachęcam do tego, żeby te darmowe czasopisma, które tam na końcu są, brać. Wszystkim osobom, które są jakoś nieusatysfakcjonowane przebiegiem spotkania, na przykład pewne tematy nie zostały w ogóle poruszone czy poruszone w bardzo niskim stopniu. Tutaj jest pani rektor naczelna miasta EU, więc proszę zgłaszać wszystkie tematy. Ja bardzo mam wielką nadzieję, że temat na przykład pracy socjalnej, który jest mi bardzo bliski, uważam, to jest absolutnie fundamentalny, że będzie miał zarówno okazję być bohaterem osobnego spotkania, jak i bohaterem kilku tekstów. Więc po prostu bądźmy w kontakcie, jakkolwiek to ogólnikowo i w wyświetlany sposób brzmi. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo i mam nadzieję, że w tym miejscu, w tym składzie, albo jeszcze, a najlepiej jeszcze szerszy, będziemy się jeszcze spotykać, rozmawiać na różne tematy ważne dla mieszkańców i mieszkanek Łodzi. Dziękuję bardzo. Thank you.